Na naszej starej, dobrej ziemi woda jest dosłownie wszędzie. Nie tylko w oceanach i morzach, ale także w atmosferze, w glebie, a nawet w nas samych. Pokrywa aż 71% powierzchni naszej planety. Wygląda na to, że powinniśmy nazywać ją woda, a nie ziemia. Ale co by się stało, gdyby woda i ziemia były rozmieszczone równomiernie? Gdyby połowa planety stała się lądem, a druga połowa była wodą? Przekonajmy się. Przede wszystkim ustalmy, co rozumiemy przez równo. Mimo tego, o czym mówiliśmy, w rzeczywistości na naszej planecie nie ma tak dużo wody. Gdyby zebrać wszystko w jedną gigantyczną kroplę, byłaby ona nieco większa niż USA. A cała ta ilość wody stanowiłaby zaledwie 0,02% całkowitej masy Ziemi. Okazuje się więc, że wszystkie te przerażające, niezbadane głębiny oceanów są w zasadzie niczym. A teraz wyobraźmy sobie, że zmienilibyśmy kształt Ziemi, zmieniając objętość wody i lądu. Co by się wtedy stało? Otrzymalibyśmy przerażającą oceaniczną planetę, która wyglądałaby jak jeden bezkresny ocean. Znalezienie na niej choćby kilku małych wysp byłoby mało prawdopodobne. A jeśli nawet, to pewnie byłyby to szczyty ogromnych podwodnych gór. Ten świat praktycznie nie nadawałby się do zamieszkania. Gdyby się znajdował się na jego powierzchni, nie byłbyś w stanie zobaczyć słońca ani niczego innego na niebie. Nie wiedziałbyś, jaka jest pora dnia, ani gdzie dokładnie się znajdujesz. Wszystko z powodu niesamowicie gęstej mgły i chmur. Taka pogoda stale utrzymywałaby się na planecie. Co więcej, nie wiedziałbyś nawet, gdzie kończy się mgła, a zaczyna woda. Wszystko dlatego, że wilgotność byłaby tak wysoka. Ale czy mogłoby tam istnieć życie? Może w oceanie? Niestety jest to mało prawdopodobne. Aby dostać się na dno tego oceanu, musiałbyś płynąć pionowo w dół nie przez kilka godzin, ale kilka dni. A nawet po takiej podróży nie zobaczyłbyś jeszcze dna. Oczywiście ocean nie byłby bezdenny. Dno morskie składałoby się głównie z bardzo twardego, nieprzeniknionego lodu. Ale nie takiego, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Ten lód byłby dość nietypowy. Istnieją różne jego rodzaje, zwane lodem 5, lodem 6 i tak dalej. Zazwyczaj te rodzaje lodu nie są tak zimne jak zwykły i mogą nie topić się nawet w bardzo wysokich temperaturach. Nie byłoby też zbyt wiele glonów ani niczego podobnego. Ryby nie miałyby więc co jeść. Dlatego na takiej planecie raczej nie mogłoby pojawić się życie, zwłaszcza, że musiałoby wytrzymać ciśnienie ponad 20 tysięcy ziemskich atmosfer. Nawet najbardziej przerażające potwory z Rowu Mariańskiego byłyby niczym w porównaniu ze stworzeniami, które można by znaleźć na tej oceanicznej planecie. Ale czy my, ludzie, moglibyśmy tam żyć? Cóż, teoretycznie tak. Byłoby to jednak niezwykle trudne. Musielibyśmy stworzyć coś w rodzaju gigantycznych podwodnych stacji. Ale nadal mielibyśmy tysiące problemów. Skąd wziąć jedzenie i inne zasoby? Jak naprawiać rzeczy? I tak dalej. Więc nie byłoby to zbyt komfortowe. Okej, teraz wiemy, że planeta oceaniczna nie brzmi zbyt dobrze. A co z inną opcją? Co by się stało, gdyby powierzchnia Ziemi składała się po połowie z lądu i wody? Aby tak się stało, musielibyśmy zmniejszyć obecną ilość wody z 71% do 50%. W takim przypadku poziom mórz spadłby o około 3 km, a 1/4 naszej planety stałaby się suchym lądem. Choć nie brzmi to jakoś szokująco, konsekwencje byłyby katastrofalne. Obecnie na Ziemi mamy 5 połączonych ze sobą oceanów. Atlantycki, Indyjski, Spokojny, Południowy i Arktyczny. Gdybyśmy jednak obniżyli poziom mórz, wszystkie te oceany po prostu by zniknęły. Zamieniłyby się w oddzielne, zamknięte zbiorniki i morza. Natomiast wszystkie kontynenty połączyłyby się w jeden gigantyczny ląd. Prawie tak, jakbyśmy zamienili ląd i wodę. Na początku wydawałoby się to całkiem fajne. Teraz można by dosłownie przemierzyć cały świat na piechotę. Zwiększyłaby się jednak również ilość lądu do przejścia. Każdy kontynent na planecie powiększyłby się. Całe to nowe terytorium byłoby w przybliżeniu równe obecnej powierzchni Azji, Europy, Afryki i Ameryki Północnej razem wziętych. Cóż, byłaby to ogromna masa niewykorzystanej przestrzeni.
Ale co znaleźlibyśmy na tych nowych terytoriach? Większość z nich byłaby dość płaska. Tylko w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się głębokie oceany, zobaczylibyśmy rozległe korytarze i strome szczeliny. Kolejna rzecz. Większość zatopionych miast powróciłaby na powierzchnię. Niestety nie znaleźlibyśmy wśród nich Atlantydy, ale wciąż byłoby wiele innych fajnych miejsc. Na przykład starożytne rzymskie miasto Baje, które według legend było w zasadzie rajem na ziemi z luksusowymi willami i ogrodami. Albo Heraklion, miasto, które tysiące lat temu znalazło się pod powierzchnią morza i przez długi czas było uważane za mit. Więc tak, możemy zorganizować wycieczki do tych starożytnych miejsc. Oczywiście w takim świecie nie wszystko byłoby zabawą. Z powodu tak poważnej utraty wody prądy oceaniczne zostałyby zakłócone, a to doprowadziłoby do bardzo poważnych problemów klimatycznych. Ocean pochłania ciepło wypromieniowywane przez Słońce. Dzięki prądom morskim ciepło to jest rozprowadzane po całej Ziemi, co tworzy stabilny i przyjemny klimat. Gdyby jednak te prądy zostały zakłócone, temperatury na Ziemi stałyby się bardziej ekstremalne. Zrobiłoby się znacznie cieplej w pobliżu równika i jeszcze zimniej w okolicach bieguna północnego i południowego. Niestety lód na Antarktydzie nie uratowałby nas. Byłoby wręcz przeciwnie. Regiony wokół bieguna północnego i południowego całkowicie wyschłyby, zamieniając się w suche, zimne pustynie. Oprócz ciepła, woda pochłania również dwutlenek węgla z powietrza. A ponieważ oceany nie byłyby w stanie go wchłonąć, trujący gaz zacząłby gromadzić się w atmosferze i w końcu pokryłby całą planetę. Średnie temperatury wzrosłyby, a Ziemia zaczęłaby powoli wysychać. Wybuchałyby masowe pożary lasów. Co gorsza, nie byłoby czym gasić tych pożarów, ponieważ, jak wiadomo, deszcze nie mogą powstawać z niczego. Poziom opadów spadłby drastycznie, a to doprowadziłoby do niebezpiecznych susz. Powstałyby nowe pustynie na wszystkich kontynentach. Pomimo uzyskania tych wszystkich nowych terytoriów, jest mało prawdopodobne, abyśmy mogli w jakiś sposób zbudować tam nowe miasta i miasteczka. Wiele z tych obszarów nie nadawałoby się do zamieszkania. Nie tylko dlatego, że zniknęłoby wiele lasów i roślin, ale także dlatego, że większość zwierząt migrowałoby do bardziej zielonych miejsc. W rezultacie mielibyśmy ogromne trudności ze znalezieniem jakiegokolwiek pożywienia. Tak więc wszystko, co żyje na naszej planecie, rośliny, zwierzęta i ludzie, musiałoby dostosować się do nowych warunków życia. Zwierzęta musiałyby szybko ewoluować i przyzwyczaić się do ciągłego niedoboru wody. Być może z tego powodu zmniejszyłyby swoje rozmiary. Wiele z nich z powodu braku roślin do jedzenia stałoby się mięsożercami. I oczywiście musielibyśmy pożegnać się z ogromną obfitością życia morskiego. Wiele ryb zniknęłoby na zawsze. Człowiek najprawdopodobniej wykonałby duży skok ewolucyjny, ale do tyłu. Nie tylko. Blisko 14 miliardów lat temu miała miejsce tajemnicza eksplozja, w wyniku której narodził się znany nam wszechświat. Galaktyki, gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie. Mowa oczywiście o znanej wszystkim teorii Wielkiego Wybuchu. No ale właśnie, to tylko teoria. Właściwie nie wiadomo, jak wyglądał początek wszystkiego, ani co było przedtem. Niektórzy naukowcy uważają, że wszechświat przechodzi cykle, których początek i koniec, rozszerzanie i kurczenie wyznaczają wydarzenia w rodzaju Wielkiego Wybuchu. W 1991 roku niejaki Andrej Linde, profesor fizyki na Uniwersytecie Stanforda, opublikował artykuł, w którym sugerował, że wszechświat to nic innego jak eksperyment laboratoryjny przeprowadzony przez niezwykle zaawansowaną cywilizację. To ona stworzyła całkiem nowy kosmos, w którym następnie zaczęły powstawać gwiazdy, planety oraz inteligentne formy życia. Po 30 latach hipoteza Lindego doczekała się nawet pewnego uznania. Co więcej, uczeni rozważają, jakie kroki mogłaby podjąć ludzkość, aby wznieść się na równie wysoki poziom. Pomyślcie tylko, technologia umożliwiająca stworzenie całego wszechświata z niczego. Wydaje się to łamać zasadę zachowania energii. Fizycy mają jednak na to odpowiedź w postaci zjawiska tunelowego. Jest to przejście cząstki przez baterię potencjału o wysokości większej niż energia cząstki. Paradoks niezgodny z prawami fizyki.
Powiedzmy, że chcesz dostać się na drugą stronę wysokiego muru. Jest za gruby, aby go rozbić, za wysoki na drabinę i ciągnie się tak daleko, że nie da się go obejść. Przechodzisz więc przez niego jak duch. W naszej rzeczywistości jest to niemożliwe, jednak odpowiednio zaawansowana technologicznie cywilizacja mogłaby rozwiązać ten problem. Na skali Lindego ludzkość jest obecnie cywilizacją kategorii C. Nie zdołamy odtworzyć warunków umożliwiających życie na Ziemi, gdy słońce kiedyś zgaśnie. Cechą cywilizacji kategorii B jest uniezależnienie się od energii pochodzącej z gwiazdy. Natomiast cywilizacja kategorii A jest zdolna do rekonstruowania sytuacji towarzyszącej powstaniu wszechświata, a tym samym potrafi zbudować w laboratorium własny kosmos. Postrzegamy rzeczywistość w trzech wymiarach przestrzeni fizycznej – szerokość, długość i wysokość. Czwartym wymiarem jest czas. Rozróżniamy liniowo przeszłość od przyszłości. W fizyce i matematyce przyjmuje się ponadto istnienie piątego wymiaru – czasoprzestrzeni. Koncepcja ta pojawiła się w latach 20. jako rozszerzenie teorii względności Einsteina opisującej rzeczywistość w czterech wymiarach. Nie widzimy samych wymiarów, a jedynie poruszający się w nich obiekt i przypisujemy jego ruch grawitacji. Teoria próbuje zintegrować grawitację z elektromagnetyzmem. Tak jak według Einsteina materia zakrzywia czasoprzestrzeń, pole elektromagnetyczne, 1000 razy silniejsze od grawitacji, zakrzywia piąty wymiar, a wręcz zwija go w rulon. Podobna koncepcja występuje także w tzw. teorii strun, według której podstawowym budulcem materii nie są cząstki, a bardzo małe struny, wibrujące w 10 wymiarach czasoprzestrzeni, w których 6 jest zwinięte jako wartość mniejsza niż rozmiar pojedynczego atomu. Doprowadziło to do zaprezentowania Wszechświata jako trójwymiarowej wyspy, która unosi się w 10-wymiarowej czasoprzestrzeni. Piąty wymiar pojawia się również jako próba wyjaśnienia ciemnej materii. Jest to hipotetyczna materia, której nie widać i z którą nie da się oddziaływać. Posiada jednak masę i zgodnie z przyjętym rozumieniem tworzy aż 85% materii całego Wszechświata. Kosmos jest w ciągłym ruchu. Niegdyś astronomowie sądzili, że istnieje 100 miliardów galaktyk, a obecnie przypuszczają, że jest ich ponad bilion. Fakt, że galaktyki oddalają się od siebie, stanowi niezbity dowód, że Wszechświat stale się rozszerza. Pomiędzy galaktykami rozciągają się obszary pustki o średnicy milionów lat świetlnych. I choć rzeczywiście wydają się puste, przypuszczalnie mogą zawierać więcej materii niż same galaktyki. W kosmicznej pustce nie rodzą się gwiazdy, gdyż znajdująca się tam materia ma zbyt małą gęstość. Niemniej jednak zdarzają się tak zwane gwiazdy międzygalaktyczne. Na przykład gromada galaktyk w Pannie zawiera aż 10% gwiazd międzygalaktycznych. Przyjmuje się, że na skutek kolizji, łączenia lub mijania się galaktyk, gwiazda może zostać wyrzucona ze swojej macierzy. Druga możliwość jest taka, że nabiera ogromnego przyspieszenia po bliskim kontakcie z supermasywną czarną dziurą. Jednak rezultat jest taki sam. Gwiazda zostaje wykopana z rodzimej galaktyki. Jeśli pole magnetyczne na zewnątrz czarnej dziury jest równie silne co pole grawitacyjne, teoretycznie można by wyrwać materię z bezpośredniej bliskości czarnej dziury. Jednak gdy obiekt minie już horyzont zdarzeń, nie wyciągnie go nawet największy magnes we Wszechświecie. Horyzont zdarzeń to sfera wokół czarnej dziury, gdzie panuje tak potężne przyciąganie grawitacyjne, że nie może go opuścić nawet światło. Jedynie obiekt poruszający się z prędkością nadświetlną byłby w stanie stamtąd uciec, ale do tego potrzeba praktycznie nieskończonej ilości energii. A zatem wspomniany magnes pomoże tylko, jeżeli obiekt nie dostał się jeszcze do wnętrza czarnej dziury. Czarna dziura kojarzy nam się z olbrzymią pustką w przestrzeni kosmicznej, jednak Droga Mleczna prawdopodobnie pełna jest mniejszych czarnych dziur, które przemieszczają się po całej galaktyce. Gdy cykl życia gwiazdy dobiega końca, ulega zwykle unicestwieniu w eksplozji zwanej supernową. Podczas takiego zdarzenia uwalniają się kolosalne ilości energii, a jądro gwiazdy osiąga taką gęstość, że nic nie jest w stanie obronić się przed siłą jej grawitacji. Materia gwiazdy jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną, natomiast samo jądro zapada się pod własnym ciężarem, prowadząc do powstania czarnej dziury. Im większa gwiazda, tym większa czarna dziura, a ta pożera wszystko, co napotka na swojej drodze, choćby inne gwiazdy. Gwiazda wessana w czarną dziurę jest rozrywana na kawałki przez potężną grawitację. Niektóre kawałki znikają na zawsze za horyzontem zdarzeń, podczas gdy inne wypluwane są z niewiarygodną prędkością na zewnątrz.
Rozważa się też hipotezę tak zwanych pierwotnych czarnych dziur. W początkowych fazach po wielkim wybuchu panował chaos. Wszechświat był, ogólnie mówiąc, gorącą, gęstą zupą, z której wyłonił się cały kosmos. Obłoki gazu poddane działaniu odpowiedniego ciśnienia mogły kurczyć się i zamieniać w czarne dziury o rozmaitych rozmiarach. Od kilku kilogramowych drobinek po kolosy o masie tysięcy słońc. Wbrew nazwie, czarne dziury nie są wcale czarne, tylko się takie wydają, ponieważ całkowicie pochłaniają światło trafiające w horyzont zdarzeń, niczego nie odbijając. Pierścień nieustannie konsumowanej materii wokół czarnej dziury nadaje jej ciemną poświatę. Ziemia znajduje się dość daleko od niezamieszkiwalnego krańca Układu Słonecznego. Mówiąc dokładniej, jest szóstą planetą od rubieży. Naukowcy przez 13 lat opracowywali mapę przedstawiającą te granice. Zewnętrzna heliosfera wyznacza obszar, gdzie wiatr słoneczny, czyli strumień naładowanych cząstek wyrzucanych przez Słońce, odbijany jest przez promieniowanie pochodzące z przestrzeni międzygwiezdnej. Wewnętrzna warstwa heliosfery, zawierająca Słońce i planety, ma kształt z grubsza kolisty, natomiast warstwa zewnętrzna jest już asymetryczna. Ruch Słońca w galaktyce wywołuje bowiem tarcie z napotykanym przed sobą promieniowaniem kosmicznym. Pusta przestrzeń nie jest tak naprawdę pusta. Tak przynajmniej mówi kwantowa teoria pola. W rzeczywistości jest wypełniona drobnymi wibracjami, które mogą przekształcić się w wirtualne cząstki, jeśli mają wystarczającą ilość energii. Te wirtualne cząstki wytwarzają strumienie światła o niskiej energii zwane fotonami. Jest coś, co posiada każda czarna dziura. Horyzont zdarzeń. Jest to punkt, z którego nie ma powrotu. Oznacza to, że gdy coś przekroczy ten punkt, nigdy nie może stamtąd uciec, nawet światło. Wokół horyzontu zdarzeń działa niesamowicie silna siła grawitacji. Czarne dziury przeżywają, pochłaniając otaczające je gwiazdy i gaz. W większości przypadków czarna dziura ma formujący się dookoła niej wirujący dysk materii, zwany dyskiem akrecyjnym. Świeci on jasno, ponieważ wszystko, co znajdzie się zbyt blisko horyzontu zdarzeń, zostaje podgrzane i rozerwane na strzępy, a następnie pochłonięte przez czarną dziurę. Gdy materia zbliża się do czarnej dziury, zaczyna podróżować i poruszać się coraz szybciej, okrążając ją. Sprawia to, że dysk akrecyjny świeci, a jednocześnie zarysowuje cień czarnej dziury, który jest w zasadzie horyzontem zdarzeń, o którym mówimy. Czarne dziury być może chcą się ukryć, ale robią to bardzo źle. Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina, grawitacja zakrzywia i wypacza przestrzeń oraz czas. Oznacza to, że im bliżej niezwykle silnego przyciągania grawitacyjnego wokół czarnej dziury, tym bardziej zakrzywiona staje się przestrzeń i czas wokół niej. W tej zakrzywionej przestrzeni znajdują się maleńkie cząstki i pola. Z powodu ekstremalnego skręcenia grawitacji te cząstki i pola zaczynają zachowywać się w niezwykły sposób. Na przykład tworzą fotony. O tym właśnie mówił Stephen Hawking prawie 50 lat temu. I nie tylko. Zasugerował również, że jeśli cząstki te znajdą sposób na ucieczkę z czarnej dziury, kradną część jej energii. Z powodu tych złodziei czarna dziura traci energię w miarę upływu czasu, aż w pewnym momencie całkowicie znika. Powiedział, że czarne dziury uwalniają energię w postaci energii termicznej lub ciepła, które nazywane jest promieniowaniem Hawkinga. Promieniowanie to nie przenosi żadnych informacji. Oznacza to, że gdy czarna dziura wyparowuje, niszczy wszystkie informacje o gwieździe, która ją utworzyła. W ten sposób nie możemy dowiedzieć się, co tak naprawdę zaszło. I jest to trochę mylące, ponieważ prawa mechaniki kwantowej mówią, że informacja nie może zostać zniszczona. Ten konflikt nazywamy paradoksem informacyjnym Hawkinga. Według fizyka wszystkie te informacje nie są tak naprawdę tracone, ale przechowywane w chmurze wszystkich cząstek o zerowej energii, które otaczają czarną dziurę. Nazwał to miękkimi włosami. Ostatnio pojawiło się nowe badanie, które może posłużyć jako rozwiązanie tego paradoksu. Być może promieniowanie Hawkinga jest nietermiczne.
Zamiast uwalniać zwykłe ciepło, możliwe, że czarna dziura wysyła wiadomość w postaci promieniowania. Zawiera ona ważne informacje o przeszłości czarnej dziury, gwiazdach, które ją utworzyły i innych szczegółach, o których myśleliśmy, że zostały utracone na zawsze. To jak tajny kod, który mówi nam wszystko o historii czarnej dziury. Wróćmy jednak do teorii Hawkinga, według której czarna dziura może ostatecznie zniknąć. Mówi ona, że nie tylko czarne dziury wytwarzają promieniowanie Hawkinga. Każdy obiekt o wystarczającej masie może to zrobić. Naukowcy badali również proces zwany efektem Schwingera. Polega na tym, że pole elektromagnetyczne tworzy silne zniekształcenia i w ten sposób formuje materię. Zastosowali tę koncepcję do teorii promieniowania Hawkinga dotyczącej czarnych dziur. Odkryli, że przewidywane przez Hawkinga promieniowanie może w rzeczywistości powstawać w miejscach o różnych poziomach grawitacji, nie tylko wokół czarnych dziur. Masywne obiekty, takie jak gwiazdy lub planety, powodują zakrzywienie przestrzeni i czasu. Zakrzywienie to wynika z ich silnej grawitacji. Nawet jeśli znajdujesz się daleko od czarnej dziury, gdzieś w pobliżu wciąż jest masywny obiekt, który tworzy zakrzywienie przestrzeni. Może to wytwarzać promieniowanie podobne do tego, które pojawia się w pobliżu czarnych dziur. Oznacza to, że nie tylko czarne dziury mogą powoli wyparowywać. Inne masywne obiekty we wszechświecie również mogą tracić energię w ten sam sposób. Jeśli to prawda, energia wszystkiego we wszechświecie będzie powoli odprowadzana w postaci cząstek światła. Oznacza to, że wszystko i wszystkich, w tym gwiazdy, planety, czarne dziury i nas, czeka to samo przeznaczenie i ostatecznie wszyscy znikniemy. Na początku brzmi to przerażająco, ale nawet jeśli ta teoria jest prawdziwa, nie stanie się to jeszcze w najbliższym czasie. Całkowite zniknięcie supermasywnej czarnej dziury zajęłoby znacznie więcej czasu niż obecny wiek Wszechświata. Tak więc, biorąc pod uwagę sposób, w jaki mierzymy czas, czarne dziury są w zasadzie wieczne. A gwiazdy mogą trwać jeszcze dłużej, ponieważ wiele czarnych dziur powstało po tym, jak jakaś gigantyczna gwiazda zapadła się sama w sobie. Inne należą do grupy zwanej pierwotnymi czarnymi dziurami. Hawking również o nich wspominał. Teoria mówi, że prawdopodobnie powstały one spontanicznie we wczesnym wszechświecie, niedługo po wielkim wybuchu. Hawking zdał sobie sprawę, że pierwotne czarne dziury mogą mieć różne rozmiary, od bardzo lekkich do bardzo ciężkich. Te naprawdę małe zniknęłyby już do tej pory z powodu promieniowania Hawkinga. Istnieje całkiem fajny pomysł mówiący o tym, że te pierwotne czarne dziury mogą być ciemną materią. Jest to tajemnicza substancja, która według naukowców istnieje we wszechświecie. Nie emituje ani nie odbija światła, więc nie możemy jej bezpośrednio zobaczyć. Naukowcy uważają, że ciemna materia może wyjaśniać, dlaczego gwiazdy w galaktykach poruszają się w dziwny sposób. Wciąż jednak nie dysponujemy narzędziami, które pozwoliłyby potwierdzić, czy czarne dziury rzeczywiście istnieją i czy faktycznie składają się z ciemnej materii. Hawking zbadał również ideę, jakoby nasz wszechświat był tylko jednym z wielu wszechświatów. Jest to koncepcja zwana multiversum. Niektórzy naukowcy uważają, że może być tak, że każda sytuacja, którą potrafisz sobie wyobrazić w swoim życiu, dzieje się gdzieś w innym wszechświecie. Hawking nie zgodził się z tym, więc w swoim ostatnim artykule zaproponował nowe ramy matematyczne, które sprawiły, że multiversum stało się skończone, a nie nieskończone. Oznacza to, że musiałaby istnieć ograniczona liczba wszechświatów. To kolejne twierdzenie, które trudno przetestować i udowodnić, ale przynajmniej zostawił nam coś do przemyślenia. Wierzcie lub nie, ale podróże w czasie nie są niemożliwe według praw fizyki. Naukowcy mają równania, które sugerują, że możemy mieć coś, co nazywa się zamkniętymi krzywymi czasopodobnymi, które mogą pozwolić nam cofnąć się w czasie. Wyobraź sobie, że cofasz się do najbardziej żenujących momentów swojego życia. Mógłbyś w ten sposób ich uniknąć. Ale tutaj dochodzimy do tej trudnej części. Cofnięcie się w czasie może spowodować duże problemy. Mogłoby to stworzyć sytuacje, w których dochodziłoby do wydarzeń bez sensu. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą i spotykasz młodszego lub starszego siebie, lub przypadkowo zmieniasz sytuacje, które już się wydarzyły.
Hawking mówił również o tej części i było to coś, co sprawiało, że był zaniepokojony podróżami w czasie. Wysunął coś, co nazywamy przypuszczeniem ochrony chronologii. Zasugerował, że może istnieć zasada natury, która powstrzymuje podróże w czasie, ponieważ mogłoby to doprowadzić do dziwnych i zagmatwanych sytuacji, w których po prostu cofalibyśmy się, naprawiając nasze błędne decyzje, zamiast żyć w teraźniejszości. Dopóki nie odkryjemy podróżowania w czasie bez powodowania takich zakłóceń, wydaje mi się, że jedyne co nam pozostaje, to uczenie się na własnych błędach. W swoich ostatnich latach Hawking mówił o przyszłości ludzkości i wciąż nie wiemy, ile może być w tym prawdy. Wspomniał o specjalnej cząstce zwanej bozonem Higgsa, która może spowodować powstanie wielkiego bąbla, który z kolei będzie w stanie pochłonąć, a nawet zniszczyć wszechświat. Wspomniał również o takich rzeczach jak istoty z innych planet przybywające na Ziemię i podbijające nas, lub roboty stające się wystarczająco inteligentne, by przejąć władzę nad światem. Niektóre z jego pomysłów już się sprawdziły, a czas pokaże, czy tak samo będzie z resztą. Jest taka tajemnicza rzecz w kosmosie. Niezwykłe miejsce, którego naukowcy nie są w stanie wyjaśnić od ponad 15 lat. Istnieją różne teorie, a jedna z nich mówi, że być może jest to ślad po zderzeniu z równoległym wszechświatem. Czy to prawda? Przekonajmy się. Spójrz, to jest mapa naszego wszechświata. Może nie do końca. W rzeczywistości jest to mapa kosmicznego promieniowania tła, inaczej CBR. Wiele, wiele miliardów lat temu miał miejsce wielki wybuch. Był on tak potężny, że stworzył cały nasz wszechświat. Oczywiście takie wydarzenie nie mogło się odbyć bez pozostawienia pewnych konsekwencji, a te konsekwencje są dosłownie wszędzie. Wielki wybuch pozostawił po sobie promieniowanie elektromagnetyczne. Nie zauważamy go w naszym codziennym życiu, ale jest dosłownie tutaj, pod naszymi nosami. A gdybyś miał nadludzki wzrok, zobaczyłbyś, jak wszystko wokół ciebie świeci tym słabym światłem. To promieniowanie jest bardzo ważne. Gdybyśmy go nie odkryli, nigdy nie dowiedzielibyśmy się o wielkim wybuchu. Wcześniej naukowcy wierzyli, że wszechświat istnieje od zawsze. Nie było początku i nie będzie końca. Teraz brzmi to dla nas dość absurdalnie, ale niecałe 100 lat temu ludzie byli tego absolutnie pewni. Stephen Hawking to jeden z pierwszych naukowców, którzy przypuszczali, że wszechświat faktycznie miał początek. Zdał sobie z tego sprawę już na uczelni podczas pracy nad swoją rozprawą doktorską, ale niestety nie miał na to żadnego dowodu. Jeśli doszło do tak silnego wybuchu miliardy lat temu, to gdzie są ślady? Gdzie jest dowód? Śmiali się ludzie, którzy wierzyli w teorię wiecznego, statycznego wszechświata. Ale nie martw się, dowód został im szybko przedstawiony. W 1965 roku astronomowie Arno Penzias i Robert Wilson odkryli wspomniane promieniowanie elektromagnetyczne. Był to pierwszy wspaniały dowód na istnienie wielkiego wybuchu. Okazało się, że promieniowanie było wszędzie. Po prostu go nie zauważaliśmy. W rzeczywistości na początku Penzias i Wilson sami mylili je z hałasem dużego miasta, gołębiami lub czymś innym. Za swoje odkrycie, które wywróciło świat nauki do góry nogami, otrzymali Nagrodę Nobla. W porządku, więc ludzie dowiedzieli się, że są otoczeni przez promieniowanie elektromagnetyczne. Następnie zaczęli zbierać więcej danych na ten temat. Przez lata gromadzili coraz więcej informacji, aż stworzyli tę właśnie mapę. Jest to mapa temperatur promieniowania, ale podczas jej tworzenia naukowcy odkryli coś niezwykłego. Przyjrzyjmy się jej. Wygląda jak duży i zróżnicowany wzór zimnych i ciepłych miejsc, ale w rzeczywistości nasz wszechświat jest dość jednolity. Wszystkie temperatury na tej mapie są zbliżone do minus 270 stopni Celsjusza z bardzo niewielkimi różnicami. Wszelkie wahania temperatury między tymi miejscami są niewielkie, a każda maleńka plamka w rzeczywistości rozciąga się na miliony lat świetlnych.
Tak więc wszystko w naszym świecie jest dość spokojne i stabilne. Z wyjątkiem jednego punktu. Ten zimny punkt znajduje się tutaj. Astronomowie odkryli go po raz pierwszy w 2004 roku. Na początku nie wyglądało to na nic niezwykłego. To po prostu region, w którym temperatura jest niższa od średniej o kilka mikrokelwinów. Ale pamiętajmy, że nie mówimy tu o małym obszarze. To ogromny zimny region. Jego rozmiar to dosłownie biliony lat świetlnych. Zaraz, pomyśleli naukowcy, to nie może być prawda. Wszechświat powinien być wszędzie spójny. Zgodnie z naszym modelem standardowym ten zimny punkt po prostu nie powinien istnieć. A jednak istnieje. To nie jest jakiś zwykły błąd matematyczny. Czym więc jest ta zimna plama? I jak się pojawiła? Astronomowie od lat próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania. Nawet teraz mamy zaledwie kilka teorii. Omówmy więc je wszystkie. Teoria pierwsza. Kosmiczna tekstura. Pomysł ten pojawił się pod koniec 2007 roku. Naukowcy zasugerowali wówczas, że ta zimna plama może być wzgórzem kosmosu. Innymi słowy, może to być wyboisty region wszechświata, po prostu część jego tekstury. Ale teoria ta została szybko odrzucona. Teoria druga. Superpustka. Ta hipoteza była przez pewien czas uważana za najbardziej prawdopodobną. Stwierdzała, że zimny punkt był w rzeczywistości tak zwaną superpustką. Jest to przerażające, ciemne miejsce naszego wszechświata, w którym prawie nie ma galaktyk. A ponieważ jest to pusty region, wydaje nam się zimny. Teoria ta została jednak obalona w maju 2017 roku. Po dokładnym zbadaniu zimnego punktu naukowcy odkryli, że nie ma tam żadnych śladów superpustki. Co więcej, pustki i superpustki, które nawiasem mówiąc faktycznie istnieją, są nadal bardzo małych rozmiarów. Zimna plama jest dosłownie od nich tysiące razy większa. Musi więc istnieć jakieś inne wyjaśnienie. I jest. Być może najbardziej dziwaczne ze wszystkich. Teoria trzecia. Wszechświat równoległy. Ten kontrowersyjny pomysł został wysunięty przez kosmologa i fizyka teoretycznego Laurę Mersini-Houghton. Zasugerowała ona, że zimny punkt może być odciskiem powstałym w wyniku zderzenia naszego wszechświata z równoległym. Standardowa kosmologia nie może wyjaśnić tak gigantycznej kosmicznej dziury, mówi Mersini-Houghton. To niewątpliwy odcisk innego wszechświata poza krawędzią naszego. Jej założenie opiera się na teorii multiversum. Teoria ta mówi, że na świecie istnieje nieskończona liczba wszechświatów takich jak nasz. Nieustannie zderzają się one ze sobą, dając sobie nawzajem pchnięcie, które tworzy nowy wielki wybuch. Może więc zimny punkt jest pewnego rodzaju siniakiem po takiej kolizji. Dla mechaniki kwantowej takie szalone teorie są dość powszechne, ale dla standardowej fizyki i naszego prostego rozumienia świata jest to wstrząsające. Oczywiście potrzebujemy mocnych dowodów. Zespół Mersini-Houghtona zaczął nad tym pracować. Profesor Tom Shanks z Centrum Astronomii Pozagalaktycznej na Uniwersytecie Durham również uczestniczy w tych badaniach. Najbardziej zwariowanie brzmiący model wyjaśniający zimną plamę, wieloświat, jest w rzeczywistości najbardziej standardowy pod względem naszego obecnego modelu wszechświata, napisał w jednej ze swoich prac. Jakich dowodów potrzebujemy? Cóż, nasz zimny punkt znajduje się na półkuli południowej. Według Shanksa, jeśli naprawdę doszło do zderzenia dwóch wszechświatów, powinniśmy znaleźć inny zimny punkt i powinien on znajdować się na przeciwległej półkuli północnej. Gdyby astronomowie rzeczywiście go znaleźli, teoria ta zostałaby potwierdzona. Stałoby się to pierwszym dowodem na istnienie równoległego wszechświata. Nie jest to jednak takie proste. Aby znaleźć drugi punkt, potrzebujemy najnowszych, bardzo czujnych teleskopów. Musimy również dowiedzieć się czegoś o naturze ciemnej energii, jej wpływie na przestrzeń kosmiczną i, innymi słowy, jest jeszcze wiele do zrobienia. Nie tak dawno temu naukowcy wierzyli, że odkryli drugi punkt. Badacze z Nowego Meksyku myśleli, że znaleźli go na półkuli północnej. Niestety, prawdopodobnie był to błąd.
Mapa, z której korzystali badacze, była dość niedokładna. Możliwe więc, że ich odkrycie to tylko przypadek związany z istnieniem innych pustek. Zasadniczo więc nie znaleźliśmy do tej pory kolejnego zimnego punktu pomimo dokładnych analiz. Ale nawet najlepszy nowoczesny sprzęt nie jest doskonały. I nie oznacza to, że nie ma drugiego punktu. Oznacza to tylko, że jeszcze go nie znaleźliśmy. Gdybyśmy jednak pewnego dnia go odnaleźli, mogłoby to na zawsze zmienić świat nauki. Potwierdzilibyśmy nie tylko teorię wszechświatów równoległych, ale także słynną teorię strun. Mogłoby to wyjaśnić wszystkie zdarzenia w naszym świecie. Ale jeśli tak się stanie, otrzymamy jeszcze więcej pytań. Jak doszło do zderzenia tych dwóch wszechświatów? Jak to wszystko działa? Jak dotąd, to tylko domysły. Nie możemy twierdzić, że zimny punkt jest odciskiem powstałym w wyniku zderzenia równoległych wszechświatów. Ale nie możemy też tego obalić. W rzeczywistości możemy nigdy nie poznać prawdy. Ale i tak ciekawie jest do niej dążyć. Podróżujesz przez głęboką przestrzeń kosmiczną, mijając gwiazdy i galaktyki. Wow, wygląda na to, że ta wielokolorowa mgławica wkrótce zapadnie się pod własnym ciężarem i eksploduje niczym supernowa. Teraz ostrożnie zrób kółko wokół tej czarnej dziury. Uważaj, żeby nie dać się złapać jej przyciąganiu. W przeciwnym razie połknie cię niczym kosmiczny potwór. Czekaj. Co to za dziwna struktura? To świecąca ściana. Jeśli spojrzysz bliżej, zauważysz, że każda świecąca kropka to galaktyka. W tej ścianie mieści się około 100 tysięcy galaktyk. W Drodze Mlecznej znajduje się 100 miliardów gwiazd, więc w tej ścianie jest kwadrylion, czyli 10 i 15 zer gwiazd takich jak nasze Słońce. Gigantyczną strukturę nazywamy ścianą bieguna południowego. Znajduje się około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. Dla porównania, najbliższa gwiazda naszego Układu Słonecznego to Proxima Centauri, oddalona od niego o około 4 lata świetlne. Rakiety mogą pokonać tę odległość w 73 tysiące lat. Podróż do ściany bieguna południowego zajęłaby nam więc dłużej niż istnieje Układ Słoneczny. Ściana jest po prostu gigantyczna, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę kosmiczną skalę. Ma prawie 1,4 miliarda lat świetlnych długości. Aby przybliżyć wam, jaka to wielkość, wystarczy powiedzieć, że Droga Mleczna ma zaledwie 100 tysięcy lat świetlnych szerokości. Ściany nie da się jednak dojrzeć nawet przez najpotężniejszy teleskop. Problem w tym, że Droga Mleczna przesłania nam widok. Jest tak jasna, że uniemożliwia dojrzenie ściany. To tak, jakby patrzeć na rozgwieżdżone niebo w metropolii. Zanieczyszczenie świetlne nam to uniemożliwi. Naukowcom udało się wykryć tę galaktyczną ścianę przez pomiar przesunięcia ku czerwieni. Wiemy, że obiekty w kosmosie poruszają się. Oddalają się od siebie w wyniku wielkiego wybuchu, który miał miejsce miliardy lat temu. Gdy galaktyki się przemieszczają, ich fale świetlne ulegają nieznacznemu przesunięciu. Mierząc to przesunięcie, możemy zrozumieć, czym jest obiekt i w jaki sposób się porusza. A ta ściana nie jest nawet największa we wszechświecie. Oto wielka ściana w Herkulesie, koronie północnej. Ta ogromna płaska superstruktura ma około 10 miliardów lat świetlnych szerokości. To około 10% całego widzialnego wszechświata. Ta ściana także składa się z galaktyk. Udało nam się wykryć tę gigantyczną strukturę dzięki rozbłyskom gamma. Są to najjaśniejsze zdarzenia elektromagnetyczne we wszechświecie. Widać je nawet w najdalszych zakątkach kosmosu. Takie rozbłyski są bardzo rzadkie. Na przykład w Drodze Mlecznej występują raz na kilka milionów lat. Jeśli uda nam się zauważyć rozbłyski z tego samego miejsca w krótkim czasie, oznacza to, że znajduje się tam wiele obiektów takich jak Droga Mleczna. Innymi słowy, jest tam wiele galaktyk. Kolejna nietypowa i gigantyczna struktura we wszechświecie to duża grupa kwazarów. Ma około 4 miliardy lat świetlnych szerokości. Foton światła potrzebuje niemal tyle czasu, ile istnieje nasza planeta, aby dostać się z jednej strony struktury na drugą. Jeśli umieścimy dużą grupę kwazarów na wadze, będzie ona 6,1 miliarda razy cięższa niż nasze Słońce. Naukowcy odkryli, że w tej strukturze znajdują się co najmniej 73 kwazary. Są to jedne z najbardziej nietypowych obiektów w kosmosie.
To aktywne jądra galaktyk, wewnątrz których znajdują się supermasywne czarne dziury pożerające całą materię wokół siebie. Dzika siła grawitacji zakrzywia materię wokół czarnej dziury, tworząc dysk, który jest najsilniejszym źródłem promieniowania. Dla porównania, promieniowanie jednego kwazara jest dziesiątki lub setki razy silniejsze niż promieniowanie wszystkich gwiazd w naszej galaktyce. Ze względu na tak ogromną siłę promieniowania możemy wykrywać nawet bardzo odległe od nas kwazary. Dlatego czasami są one nazywane kosmicznymi latarniami. Naukowcy wykorzystują kwazary, aby badać kosmos i ruch wewnątrz niego. Jeden z najbardziej oddalonych od nas kwazarów znajduje się około 13,1 miliarda lat świetlnych stąd. Jest to jeden z najstarszych obiektów w kosmosie. Pojawił się 690 milionów lat po Wielkim Wybuchu i jest niemal 3 razy starszy niż nasz Układ Słoneczny. Wciąż świeci bardzo jasno, 4,14 razy jaśniej niż Słońce. Naukowcy mówią, że wewnątrz tego giganta znajduje się supermasywna czarna dziura, która jest 80 milionów razy cięższa niż nasze Słońce. Wszystkie te gigantyczne struktury to po prostu budulce naszego Wszechświata. Patrz, tutaj jest nasz Układ Słoneczny. Teraz oddal się trochę. W tym miejscu Drogi Mlecznej znajduje się nasza gwiazda. Oddal się nieco. Tutaj jest lokalna grupa galaktyk. Wszystkie te jasne punkty to galaktyki. Tu jest Andromeda, a tutaj galaktyka Trójkąta. Poza tym tuzin innych podobnych galaktyk. Są one ze sobą grawitacyjnie połączone. Rozmiar tej struktury to około 10 milionów lat świetlnych. To 100 razy więcej niż szerokość naszej galaktyki. Oddal się jeszcze trochę, proszę. Tutaj mamy supergromadę lokalną. Jest 20 razy większa niż grupa lokalna. Znajduje się w niej około 30 tysięcy galaktyk, a jej masa to około kwadrylion mas Słońca. Oddal się jeszcze raz. Laniakea. Ta struktura jest niemal 3 razy większa. Obejmuje supergromadę lokalną i mniejsze gromady. Znajduje się w niej około 100 tysięcy galaktyk. To jeszcze nie koniec. Oddal się jeszcze raz. Oto supergromady w rybach wielorybie. Ta gigantyczna struktura zawiera blisko 60 gromad galaktyk. Jest w niej więcej galaktyk niż ziaren piasku na pustyni. Wiesz co robić. Oddal się. Wow. To jest widzialny wszechświat. Jest w nim ponad 500 miliardów galaktyk. A gwiazdy... Cóż, zawiera około miliard bilionów gwiazd. Widzialny wszechświat ma własną strukturę. Gromady galaktyk tworzą łańcuchy i ściany, które widzieliśmy wcześniej, ale te włókna są od siebie oddzielone ogromnymi obszarami absolutnej nicości. Regiony te nazywamy pustkami. Nie ma tam żadnej materii. W pustkach znajduje się mniej molekuł niż w pustym pokoju. Jedna z tych pustek jest bardzo tajemnicza. Jest to Wielka Pustka, inaczej zwana Zimnym Punktem. Pojawiła się w kosmosie około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Ma niemal miliard lat świetlnych szerokości i może mieścić setki tysięcy galaktyk z bilionami gwiazd. Niektórzy naukowcy uważają, że ten zimny punkt mógł powstać w wyniku największego zderzenia w historii. Zderzenia wszechświatów. Istnieje teoria, że nasz wszechświat jest swego rodzaju bańką, ogromną kulą zawierającą wszystkie ściany i łańcuchy galaktyk. Wyobraź sobie, że istnieje nieskończona liczba takich baniek. Mogą być to światy równoległe lub inne wszechświaty. Wiele lat temu jedna z baniek zbliżyła się do naszej. Ich ściany dotknęły się, a oba wszechświaty przez chwilę miały ze sobą kontakt niczym dwie scalające się krople wody. Ale wszechświat nadal się poruszał. Obszar styku baniek stawał się coraz cieńszy, aż w końcu połączenie zostało przerwane, a bańki odczepiły się od siebie. W tym czasie drugi wszechświat wyrwał materię z naszej bańki. Wszystkie te galaktyki wypełniające niegdyś Wielką Pustkę skończyły w równoległym wszechświecie. Naukowcy przewidują, że podróżowanie między bańkami jest możliwe. Lot do teoretycznej ściany naszego wszechświata zająłby wieczność. Podróż przez przestrzeń między wszechświatami trwałaby jeszcze dłużej. Dlatego musimy korzystać z portali, inaczej zwanymi tunelami czasoprzestrzennymi.
Oto jak to działa. Wyobraź sobie kartkę papieru z punktem A po jednej stronie i punktem B po drugiej. Zamiast iść przez całą kartkę papieru, zaginamy ją tak, aby punkt A znalazł się bezpośrednio nad punktem B. Wystarczyło zrobić mały otwór, aby przyspieszyć podróż. Niektórzy naukowcy uważają, że takie skróty między wszechświatami znajdują się wewnątrz czarnych dziur. Czy można jednak przeżyć wpadnięcie do czarnej dziury? Wystarczy, że wybierzesz dostatecznie wielką. Chodzi o grawitację. Wyobraź sobie, że teraz spadasz do czarnej dziury. Im jesteś bliżej, tym większy wpływ na ciebie wywiera. Jej działanie zwiększa się z każdym kolejnym centymetrem. W pewnym momencie siła grawitacji oddziałująca na twoją głowę jest dużo silniejsza niż ta oddziałująca na twoje stopy. Zamieniasz się więc w spaghetti. Mniam. Jeśli jednak wybierzesz supermasywną czarną dziurę, jak te w środku galaktyk, siła grawitacji będzie zwiększać się stopniowo. Mogą być miliony razy cięższe od Słońca i znacznie od niego większe, ale siła grawitacji działająca na głowie i siła działająca na stopy będą niemal takie same. Kto wie, może nawet uda ci się przetrwać upadek do supermasywnej czarnej dziury, po czym znajdziesz się w kompletnie innym wszechświecie z odmiennymi prawami fizyki. Na razie to jednak tylko teoria. Spójrz na bezchmurne nocne niebo. Zobaczysz na nim tysiące maleńkich, błyszczących punkcików, które wydają się być przyklejone do swoich miejsc. W rzeczywistości są one w ciągłym ruchu. Za 100 tysięcy lat żaden z obecnie znanych gwiazdozbiorów nie będzie miał tego samego kształtu. Weźmy jeszcze pod uwagę czerwone karły, mniejsze gwiazdy, planety czy ciała kosmiczne niewidoczne gołym okiem. Czerwone karły są wyjątkowo chłodne. Zwykle są o połowę mniejsze od naszego Słońca, a ich jasność odpowiada 1/10 Słońca. Może nie są najjaśniejszymi obiektami na niebie, ale żyją przez bardzo długi czas. Głęboko w jądrach gwiazd zachodzą reakcje nuklearne, dzięki którym te świecą. Większe gwiazdy wyzwalają ogromne ilości energii, spalając przy tym swe gwiezdne paliwo. Ale ma to zwykle miejsce na przestrzeni kilku milionów lat. Żywotność gwiazd takich jak nasze Słońce wynosi około 10 miliardów lat. Czerwone karły natomiast nie zużywają aż tyle paliwa. Ponieważ ich światło jest dość słabe, nie potrzebują zbyt dużych pokładów energetycznych celem zaspokojenia swej egzystencji. Są jak samochody energooszczędne. Dzięki temu są w stanie przetrwać setki miliardów lat. Niektóre z mniejszych gwiazd dożywają nawet 10 bilionów lat. Większość wodoru w gwiazdach podobnych do Słońca pozostaje niezużyta. Gaz ten w większości znajduje się w atmosferach, a nie w jądrach. To oznacza, że większość wodoru nie bierze udziału w reakcjach fuzyjnych. Inaczej jest w przypadku czerwonych karłów. Cyrkulują one plazmę przez całe swoje rdzenie. Gwiazdy te ściągają zapasy wodoru ze swych zewnętrznych warstw do jądra, utrzymując w ten sposób reakcje fuzyjne w ciągłości. Pewnego dnia w odległej przyszłości gwiazdom takim jak nasze Słońce skończy się paliwo i umrą. Wszechświat będzie pełny czerwonych karłów. Nie będą one miały w sobie wystarczającej energii, aby świecić i rozjaśniać otaczający je kosmos. Nasi potomkowie, o ile będą istnieć, zobaczą ciemny kosmos. W miarę jak nasze Słońce będzie się starzeć, zwiększy swoje rozmiary i zniszczy pobliskie planety. W pierwszej kolejności Merkurego, potem Wenus i wreszcie nas. Choć są szanse, że Ziemia to przeżyje, ale nawet jeśli, to na krótko. Zbliżające się Słońce spali ją niemal na popiół. Zewnętrzne planety Układu Słonecznego przeżyją ten proces, ale oddalą się od gwiazdy w kosmos. Mimo że Słońce się powiększy, utraci część swej masy. Jego grawitacja określa orbity wszystkich planet. Gdy Słońce stanie się mniej masywne, przyciąganie grawitacyjne osłabnie. Nie będzie już tak mocno oddziaływać na planety zewnętrzne. Nasz Układ Słoneczny nie jest odizolowany. W naszej galaktyce istnieje mnóstwo innych gwiazd. W przeciągu 30 miliardów lat przelatujące niedaleko gwiazdy zaczną zderzać się z planetami zewnętrznymi tak mocno, że wypchną z Układu Słonecznego największe z nich. Ostatnia ocalała planeta zostanie w nim na dłużej, możliwe, że nawet na 100 miliardów lat.
ale nawet ona będzie wypchnięta z Układu Słonecznego. Jedna z teorii mówi, że większość wody na naszej planecie pojawiła się za sprawą pokrytych lodem meteorytów i komet, zamarzniętych kul lodu i pyłu. Gdy zderzyły się one z młodą Ziemią, prawdopodobnie zostawiły po sobie wodę, istotny składnik do rozwoju życia. Niewykluczone, że ciała niebieskie, które zapoczątkowały życie na naszej planecie, położą również jemu kres. I nie jest to gdybanie pod tytułem co jeśli, a bardziej kiedy. Naukowcy uważają, że nastąpi to najprawdopodobniej wtedy, gdy w Ziemię uderzy asteroida lub kometa wystarczająco duża, aby unicestwić życie na naszej planecie. Ale to będzie mieć miejsce w dalekiej przyszłości. Na szczęście dysponujemy już technologią, która pomoże nam przewidzieć takie wydarzenia i odpowiednio na nie zareagować. Ale pewnych kolizji nie unikniemy, nawet gdybyśmy się bardzo starali. Andromeda, nasza sąsiednia galaktyka, przemieszcza się w kierunku Układu Słonecznego z prędkością 110 km na sekundę. Obie galaktyki dzieli 2,5 miliona lat świetlnych. Na szczęście Andromeda nie pokona tego dystansu w najbliższym czasie. Najwcześniej możemy się jej spodziewać za około 4 miliardy lat. Kolizja dwóch galaktyk obróci życie naszych zstępnych, o ile w ogóle będą żyć na Ziemi, w całkowity chaos. Obie galaktyki ledwie się miną, po czym będą się rozrywać do momentu, w którym siła grawitacyjna nie zacznie ich z powrotem ściągać. W miarę łączenia się utracą swoje struktury dysku i utworzą jedną eliptyczną galaktykę. Naukowcy już zdążyli ją nazwać – Milkomeda. Droga Mleczna, którą znamy obecnie, przestanie istnieć. Wszechświat jest w nieustannym ruchu i wciąż się zmienia. Badacze postawili kilka hipotez dotyczących przyszłego losu Wszechświata. Numer 1. Wielkie rozdarcie. Hipoteza ta mówi, że ekspansja Wszechświata będzie nieskończona. W pewnym momencie siła ekspansji stanie się większa niż grawitacja utrzymująca go w jednym kawałku. Jeśli to nastąpi, rozerwie na strzępy galaktyki, gwiazdy, czarne dziury i wszystkie inne ciała kosmiczne, włącznie z Ziemią. Wszechświat zmieni się w rój swobodnych cząsteczek. Do około 5 miliardów lat Wszechświat rozszerzał się dość powolnie ze względu na potężne przyciąganie grawitacyjne. Potem prędkość ta wzrosła. Niektórzy eksperci uważają, że za to zjawisko odpowiada ciemna energia, tajemnicza siła stanowiąca niemal 70% Wszechświata. Siła ta zmusza Wszechświat do ekspansji, zamiast go spowalniać. Jeżeli hipoteza ta się sprawdzi, ciemna energia zwycięży nad grawitacją do takiego stopnia, że będzie zdolna rozrywać pojedyncze atomy. Hipoteza druga. Wielki kolaps. Istnieje prawdopodobieństwo, że ekspansja Wszechświata dojdzie do punktu, w którym się po prostu zatrzyma. Grawitacja stanie się dominującą siłą, która nawet odwróci skutek ekspansji. Wtedy kosmos zacznie się kurczyć, sprawiając, że planety, gwiazdy, a nawet całe galaktyki będą na siebie wpadać. Na końcu tego procesu Wszechświat zapadnie się sam w siebie. Gdy wszelka materia skompresuje się w nieskończenie mały punkt, Wszechświat zacznie rozszerzać się ponownie. Hipoteza trzecia – wielkie zamarzanie. Według tego scenariusza entropia będzie wzrastać, aż osiągnie swą maksymalną wartość. W dużym skrócie jest to koncept mówiący, że w pewnym momencie wszystko we Wszechświecie popada w chaos. Gdy entropia osiągnie maksimum, ciepło w Układzie będzie się równomiernie rozprowadzać. Wszechświat zniknie, ponieważ nie będzie miejsca na istnienie jakiegokolwiek ciepła. Wszelki ruch mechaniczny w nim ustanie. Kosmos będzie tak pusty, a gaz tak rzadki, że żadna gwiazda nie będzie mogła ani powstać, ani znów zabłysnąć. W takim kosmosie czas jest nieskończoną pustką. Nic się nie dzieje z planetami, gwiazdami czy istotami żywymi. Cały Wszechświat jest zamarznięty, ciemny i nieruchomy ze względu na brak energii, która mogłaby wprawić wszystko w ruch. Wiele miliardów lat po wypaleniu i wygaśnięciu ostatnich gwiazd czarne dziury wyślą sygnał, że Wszechświat właśnie przestał istnieć. Czarne dziury są obszarami z ekstremalnie silnym przyciąganiem grawitacyjnym. Jest ono tak silne, że nic nie jest w stanie z niego uciec. Masa tych obiektów może być porównywalna do 100 słońc.
Z kolei masa supermasywnych czarnych dziur może przekraczać łączną masę nawet miliarda Słońc. Takie ogromne czarne dziury zwykle siedzą w centrach większości galaktyk. One również nie unikną tego samego końca. Ale gdy to nastąpi, nie obrócą się w nicość tak po prostu. Czarne dziury znikną w towarzystwie gigantycznych błysków światła, oświetlając wszechświat w ostatnich chwilach jego istnienia. Będzie to koniec pewnej ery. Czarne dziury zwykle przeżywają różne kataklizmy, pożerając pobliskie gwiazdy i gaz. Cechą charakterystyczną każdego takiego obiektu jest jego obżarstwo. Zazwyczaj czarną dziurę otacza dysk akrecyjny. Składa się ze wszelkiego materiału i cząsteczek, które uprzednio rozerwała wskutek wsysania je w siebie. Coś jak woda spływająca do odpływu. W miarę jak materiał i cząsteczki zbliżają się do czarnej dziury, zaczynają się coraz szybciej poruszać. W wyniku tego powstaje ciepło, co sprawia, że dysk akrecyjny zaczyna świecić. To również cecha charakterystyczna czarnej dziury. Wszystko, co przekracza horyzont zdarzeń, zwany również punktem bez powrotu, na zawsze znika. Stephen Hawking jednak postawił teorię, według której da się uciec z czarnej dziury. Istnieją cząsteczki, które poruszają się nawet w próżni. Załóżmy, że jedna cząsteczka jest naładowana dodatnio, a druga ujemnie. Jeśli obie zbliżą się do czarnej dziury, istnieje szansa, że jedna wpadnie do środka, a druga wypadnie. To oznacza, że czarna dziura ją wypromieniowała. Co więcej, cząsteczka ta wchłonęła jakąś część jej masy. Może to być przyczyna kurczenia się czarnych dziur. Gdy zaczyna wyparowywać, traci swą masę i stopniowo się zmniejsza. Ulatuje z niej coraz więcej cząsteczek, aż ucieknie wszelka pozostała energia. W ostatniej dziesiątej sekundy w bardzo małym zakątku kosmosu nastąpi oślepiający błysk energii i światła. A potem wszystko zniknie. Przyznasz chyba, że Ziemia z kosmosu wygląda wprost niesamowicie. Nocą wielkie miasta jarzą się jak światełka na choince. Za dnia natomiast widać unikalne obiekty jak wyspy palmowe w Dubaju albo linia od tysiącleci opasająca najludniejsze państwo azjatyckie, czyli Wielki Mur Chiński. Wszystkie te budowle zostały wzniesione przez ludzi. A co z innymi planetami? Mars to bezkresna jałowa pustynia. Na Wenus ujrzysz głównie skały i wulkany. Nawet gdyby sięgnąć teleskopem dalej, poza Układ Słoneczny, wszystkie planety są puste, pozbawione życia. Do tej pory nie udało nam się odnaleźć nawet najdrobniejszego śladu obcej cywilizacji. Mimo to wiele osób jest przekonanych o istnieniu życia poza Ziemią. Spójrzmy na Drogę Mleczną, gdzie istnieją setki miliardów gwiazd podobnych do naszego Słońca. A oto cały widziany wszechświat, zawierający miliardy galaktyk. Ilość gwiazd wydaje się niemal nieskończona, a wokół każdej z nich może krążyć planeta, na której rozwinęło się życie. Być może nie odkryliśmy jeszcze życia pozaziemskiego, ponieważ znajduje się pod powierzchnią planety. Weźmy na przykład Europę. To satelita Jowisza, nieco mniejszy od naszego Księżyca. Struktura Europy przywodzi na myśl jajko na miękko. Z wierzchu twarda pokrywa lodowa, ale gdyby wywiercić odpowiednio głęboki otwór, można dotrzeć do płynnego żółtka, czyli oceanu wody. Jowisz wraz ze swoimi księżycami znajduje się bardzo daleko od Słońca. Na powierzchni panuje przeraźliwy mróz, 170 stopni na minusie, przez co woda natychmiast zamienia się w lód. Jednak Jowisz posiada silną grawitację, która wywołuje tarcie wewnątrz Europy. Siła tarcia rozgrzewa jądro księżyca, ciepło topi lód i w ten sposób powstaje podpowierzchniowy ocean. Woda to źródło wszelkiego życia, a zatem można sobie wyobrazić, że w oceanie pływają jakieś bakterie. A skoro są bakterie, mogą też istnieć inne formy życia, jak choćby ryby o dziwacznych kształtach ze względu na słabą grawitację, albo wręcz żywiące się planktonem wieloryby. W 2009 roku astronomowie odkryli planetę o powierzchni w 100% pokrytej wodą. To GJ-1214, oddalona o 40 lat świetlnych od Ziemi. W dodatku 3/4 masy całej planety stanowi woda. Ze względu na niezwykle wysoką temperaturę i ciśnienie, woda od razu paruje i przyjmuje formę nadciekły. W takich warunkach raczej trudno o rozwój życia. W ostatnich latach naukowcy odnaleźli co najmniej 24 planety, które wydają się być lepsze dla życia niż Ziemia.
Super zamieszkiwalne planety krążą w ekosferach swoich gwiazd. Ekosfera to strefa w optymalnej odległości od gwiazdy pod względem warunków umożliwiających powstanie życia. W naszym Układzie Słonecznym w ekosferze mieszczą się Wenus, Ziemia oraz Mars. Planeta superzamieszkiwalna powinna być 10% większa od Ziemi i posiadać o tyle silniejszą grawitację, aby wytworzyć odpowiednio gęstą atmosferę. Temperatura wyższa o kilka stopni zapewniłaby z kolei optymalną wilgotność, przyczyniając się do większej różnorodności biologicznej organizmów. Odkryte już superziemie posiadają potencjalnie świetne warunki do powstania życia, ale trudno określić, czy ono już tam istnieje. Głównym wyznacznikiem istnienia cywilizacji na pewnym stopniu rozwoju wydaje się obecność fal radiowych. Wyobraź sobie podobną Ziemi planetę, gdzie w toku ewolucji pojawił się inteligentny gatunek. Z powodu niższej grawitacji te istoty są trochę wyższe od ludzi, a ich oczy dostosowane są do światła emitowanego przez gwiazdę znacznie jaśniejszą od naszego Słońca. Prędzej czy później wynalazek fal radiowych w celu komunikacji wydaje się nieunikniony. Możemy przyrównać fale radiowe do dźwięków z głośników. Na Ziemi fal radiowych używa się powszechnie od ponad 100 lat, więc nasza planeta emituje pod tym względem całkiem spory hałas. Jeżeli w naszym zakątku kosmosu mielibyśmy odpowiednio zaawansowanych sąsiadów, dzięki radioteleskopom wiedzieliby oni, że pewna błękitna planeta tętni życiem. Na Ziemi jest całe mnóstwo radioteleskopów skierowanych w niebo, które tylko czekają na sygnał z kosmosu. Do tej pory sygnał nie nadszedł, co nie znaczy, że jego źródło gdzieś nie istnieje. To wyłącznie kwestia odległości. Przeskoczmy o 200 lat świetlnych do innej gwiazdy. Powiedzmy, że na jednej z planet tego układu rozwinęło się inteligentne życie, a tamtejsza cywilizacja właśnie odkryła fale radiowe. W kosmos idzie ich pierwszy sygnał radiowy, ale nasze radioteleskopy wychwycą go dopiero po 200 latach. Działa to też oczywiście w drugą stronę. Radio zostało wynalezione w 1895 roku, więc nasz sygnał dotrze do mieszkańców planety X pod koniec XXI wieku. Postęp technologiczny sprawia, że ziemski szum radiowy spada z roku na rok, bowiem coraz częściej korzystamy z nowoczesnych form komunikacji, jak na przykład sieci światłowodowe, które redukują głośność Ziemi w widmie radiowym. Wkrótce staniemy się niewidzialni i niesłyszalni dla innych planet. Jeśli gdzieś tam istnieją zaawansowane cywilizacje, u nich zachodzi zapewne ten sam proces. Fale radiowe to zaledwie króciutkie mignięcie w kosmicznej skali. Cisza radiowa nie powinna być zatem traktowana jako dowód na brak życia pozaziemskiego. Niepewność mógłby rozwiązać wystarczająco potężny radioteleskop zdolny sfotografować zamieszkiwalną planetę. Robimy zbliżenie i widzimy cudowne miasta z imponującymi budynkami i latającymi samochodami. No ale póki co nie potrafimy obserwować kosmosu z taką dokładnością. Technologia pozwala nam co najwyżej fotografować Marsa i jego księżyce, ale nawet jakość tych zdjęć pozostawia wiele do życzenia. Na przykład Cydonia do złudzenia przypomina ludzką twarz. Z początku naukowcy byli przekonani, że to ruiny rzeźby albo pomnika, pozostałości po starożytnej marsjańskiej cywilizacji. Pojawiły się również dalej idące teorie, że jest to głowa jakiejś istoty i że reszta olbrzymiego ciała leży zakopana pod piaskami czerwonej planety. Prawda jest taka, że to po prostu wzgórze wyżłobione w nietypowy sposób przez wiatr. Gdy słońce pada pod odpowiednim kątem, wyżłobienia rzucają cienie, które łatwo można wziąć za oczy i usta. Albo monolit na Phobos. Jak to możliwe, że na księżycu Marsa znajduje się gładki niemal obiekt dorównujący wysokością piramidzie Cheopsa? Podobnie jak Cydonia, monolit stał się źródłem licznych teorii o marsjańskich budowniczych. Jednak okazało się, że to zwykły kawałek skały. Nadzieje wiązane z czerwoną planetą okazały się płonne. Jednak nieskończona ilość gwiazd i planet we wszechświecie zdaje się niemal gwarantować istnienie życia poza Ziemią. Więc dlaczego nikt nas jeszcze nie odwiedził? Zakładamy, że rozwój życia we wszechświecie następuje w podobnych etapach. Pierwsze bakterie i ewolucja w coraz bardziej złożone organizmy wielokomórkowe, które z kolei dają początek zaawansowanej cywilizacji. Ale należy przypuszczać, iż tak jak na Ziemi, na innych planetach też następują globalne kataklizmy powodujące wymieranie gatunków albo wręcz całkowite unicestwienie.
Być może jakaś świeżo upieczona cywilizacja planowała pierwszą podróż kosmiczną, gdy na ich planetę spadł ogromny meteoryt, jak ten odpowiedzialny u nas za zagładę dinozaurów. Jedno duże boom i ewolucja musi zaczynać całą robotę od zera. Ponadto warto zauważyć, że im wyższy poziom technologiczny cywilizacji, tym większe ryzyko jej samozniszczenia. Od kilkunastu lat w Europie działa wielki zderzacz hadronów. Kto wie, może na innej planecie podczas korzystania z akceleratora cząsteczek naukowcy przypadkowo otworzyli czarną dziurę, która pochłonęła wszystkie ślady życia, a następnie całą planetę. Cywilizacja na odpowiednio wysokim poziomie technologicznym może posiadać możliwość podróżowania przez tunele czasoprzestrzenne. Być może fantastyczne podróże zaprowadziły ich w miejsca, z których nie chcieli już wracać. Są również orędownicy teorii, że Ziemia jest we wszechświecie absolutnym wyjątkiem. Jako argument przytaczają fakt, że powstanie życia to sprzężenie zawrotnej ilości przypadków. Pierwszy to umiejscowienie Układu Słonecznego w galaktyce. Na Drodze Mlecznej nieustannie dochodzi do wybuchów supernowych, których energia unicestwia wszystko na przestrzeni wielu lat świetlnych. A my siedzimy sobie bezpiecznie akurat w punkcie na galaktycznej orbicie, gdzie docierają jedynie echa kosmicznych eksplozji. Kolejnym czynnikiem jest Księżyc. Jedna z teorii głosi, że około 4,5 miliarda lat temu w młodą Ziemię uderzył meteoryt wielkości Marsa. Gdyby trafił w sam środek, nasza planeta zwyczajnie rozpadłaby się na kawałki, a gdyby jedynie otarł się o Ziemię, odłamki wyleciałyby w przestrzeń kosmiczną. Kolizja nastąpiła pod tak idealnym kątem, że fragment meteorytu pozostał na ziemskiej orbicie. Księżyc okazał się niezwykle ważny. Ustabilizował bowiem ruch obrotowy Ziemi, a jego przyciąganie grawitacyjne rozgrzało jądro planety. To dzięki temu Ziemia posiada obecnie pole magnetyczne chroniące nas przed wiatrem słonecznym oraz promieniowaniem kosmicznym. Niektórzy naukowcy uważają, że życie pozaziemskie ma inny skład biochemiczny. Podstawę naszych ciał tworzą węgiel oraz woda. Jednak silikon czy fosfor mógłby zastąpić węgiel, natomiast wodę amoniak lub metan. Można sobie wyobrazić, że te atomy łączą się w cząsteczki o innych kształtach i potencjalnie budują istotę diametralnie różną od organizmów spotykanych na Ziemi. Wszechświat zaczął się iście wybuchowo jakieś 14 miliardów lat temu, a przynajmniej do takiego wniosku doszli w zeszłym wieku naukowcy. To dzięki temu najwcześniejszemu wydarzeniu powstał kosmos, jaki możemy dzisiaj zobaczyć. Planety, asteroidy, komety, gwiazdy. W latach 20. XX wieku astronomowie stworzyli następującą teorię. Na samym początku cały wszechświat był skondensowany do pojedynczego punktu w przestrzeni. Ta pierwotna materia, gorąca, zbita i gęsta, zaczęła się gwałtownie rozszerzać z prędkością światła we wszystkich kierunkach. Wielkiemu wybuchowi towarzyszył równie wielki chaos. Jednak już w pierwszej minucie tego bałaganu wyłoniły się fundamenty znanego nam wszechświata. Niewyobrażalnie gorąco było tylko podczas wielkiego wybuchu. W miarę rozszerzania się kosmos zaczął się ochładzać, podobnie jak gaz, kiedy rozpyla się go z puszki z aerozolem. Podczas tego procesu część energii schłodziła się do tego stopnia, że zestaliła się w materię niczym woda zamarzająca w lód. W minutę po wybuchu kosmos nadal ochładzał się niezwykle szybko i to wszędzie w tym samym czasie. To ponieważ wszechświat nie ma krawędzi. Z pojedynczego punktu materii narodziły się cząsteczki będące podstawą całego materialnego kosmosu. Cząsteczki zaczęły się ze sobą łączyć, tworząc pierwsze atomy helu oraz wodoru. W ciągu 3 minut powstała w ten sposób większość helu oraz cała zawartość wodoru. Są to dwa najczęściej spotykane pierwiastki i podstawowy budulec gwiazd i galaktyk. Reakcja zapoczątkowana przez wielki wybuch nie zatrzymała się po kilku minutach, choć nieco przyhamowała. Przez następne miliony lat nie utworzył się żaden nowy pierwiastek, a zatem pierwsza wersja wszechświata składała się wyłącznie z helu, wodoru oraz energii. Zajęło to sporo czasu, nawet w kategoriach kosmicznych, ale z nagromadzonego materiału powstały w końcu galaktyki.
Obłoki helu i wodoru łączyły się i zamieniały w gwiazdy. Ciała niebieskie posiadające przyciąganie grawitacyjne. Nasze Słońce również składa się w prawie 3/4 z wodoru i w 1/4 z helu. W kolejnych etapach pojawiły się cięższe pierwiastki – węgiel, żelazo, tlen itd. Nie chodzi wyłącznie o procesy chemiczne, w wyniku których wyłaniały się nowe pierwiastki, gwiazdy i planety. Od momentu Wielkiego Wybuchu cały Wszechświat rozszerzał się na wszystkie kierunki. Naukowcy już jakiś czas temu odkryli, że sąsiednie galaktyki oddalają się od Drogi Mlecznej. No i jak niby mamy odkryć życie na innych planetach, skoro to potencjalne życie od nas ucieka? Co więcej, im dalej od nas dana galaktyka się znajduje, tym szybciej się oddala. Wszechświat jest fantastyczny, nieznany, tajemniczy, czasami straszny oraz całkowicie cichy. Wyobraźcie sobie, że dryfujecie sobie na ziemskiej orbicie. Słyszycie jedynie swój własny oddech w skafandrze. Dźwięk nie może się rozchodzić tam, gdzie nie ma atmosfery. A skoro mowa o skafandrach kosmicznych, takie wdzianko kosztuje jakieś 12 milionów dolarów. Najwyraźniej chillout w kosmosie to póki co rozrywka dla nielicznych. Merkury znajduje się najbliżej Słońca, więc można przypuszczać, że jest tam niezwykle gorąco. A jednak najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus, na której powierzchni temperatura dochodzi do 450 stopni. Merkury nie posiada atmosfery, która jest kluczowym elementem w regulacji temperatury, więc nie może się równać z naszą gorącą kosmiczną panną. Jeden dzień na Wenus trwa tyle, co 243 dni ziemskie. Tam wreszcie miałbym czas wszystko pozałatwiać i jeszcze się zrelaksować. Natomiast okres orbitalny wynosi tam 225 dni ziemskich, czyli jest o 18 ziemskich dni krótszy od tamtejszego dnia. Hej, podwójne urodziny jednego dnia, ale z drugiej strony nagminne są tam deszcze siarki i metalu, tak więc trzeba zważyć za i przeciw. Ziemia liczy 4,5 miliarda lat. Nasz dom to jedyne znane nam miejsce w kosmosie, gdzie występuje w życie. W istocie Ziemia aż tętni życiem. Rośnie tu więcej drzew niż jest gwiazd w całej Drodze Mlecznej. Ilość drzew można oszacować, ale oceany wciąż pozostają dla człowieka w dużej mierze tajemnicą. Do tej pory zbadano zaledwie 5% oceanów, a zatem wiemy mniej o wodach na naszej planecie niż o powierzchni Marsa i Księżyca, które dokładnie zbadano. Aż nie chce się wierzyć, że przestrzeń kosmiczna znajduje się raptem 100 km nad naszymi głowami, a konkretnie nad poziomem morza. 100 km to tyle co nic, niektórzy jeżdżą dalej na obiad. Wszechświat, który obserwujemy przez teleskop, to jedynie 5% całości. 68% to tak zwana ciemna energia, natomiast 27% to ciemna materia, której nie jesteśmy w stanie zbadać w żaden sposób. Z każdego punktu na powierzchni Ziemi zawsze widać tę samą stronę Księżyca. Dzieje się tak, bowiem obrót Księżyca wokół własnej osi jest równy jego obrotowi dookoła Ziemi. Zjawisko to nazywa się obrotem synchronicznym. Na Marsie Słońce zachodzi na niebiesko. Drobny pył wszechobecny w szczątkowej atmosferze czerwonej planety rozprasza światło żółte i czerwone, dlatego w ciągu dnia marsjańskie niebo ma barwę miedzianą. Podczas zachodu Słońca światło ma dłuższą drogę do przebycia w atmosferze, a bliżej Słońca trzyma się tam światło niebieskie. Kosmos pełen jest cudów, a jednym z nich jest niewątpliwie planeta zrobiona z diamentów. Jest dwa razy większa od Ziemi i według naukowców jego powierzchnię pokrywa w większości diament oraz grafit. Żeby się tam dostać, nie wystarczy skafander za 12 milionów dolarów. Potrzebny byłby zaawansowany statek kosmiczny. Jeśli jednak, podkreślam, jeśli udałaby się taka podróż tam i z powrotem, zwróciłaby się z nadwyżką. Astronomowie są równie zainteresowani początkiem Wszechświata, co jego końcem. Oto kilka ciekawszych teorii. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pierwotna materia była wyjątkowo gorąca i gęsta. W miarę ekspansji zbita mgła plazmy ochładzała się, aż Wszechświat stał się przejrzysty. Pozostałością po tym procesie jest mikrofalowe promieniowanie tła, w skrócie z angielskiego CMB. Może je zobaczyć każdy, wystarczy ustawić analogowy telewizor na częstotliwość pomiędzy stacjami. Ten śnieg na ekranie zawiera cząstkę sygnału pochodzącego z promieniowania reliktowego, czyli pozostałość energii uwolnionej w Wielkim Wybuchu.
Astronomowie rejestrują promieniowanie CMB za pomocą specjalnych teleskopów mikrofalowych. Ekspansja nigdy nie ustała, wszechświat wciąż się rozszerza i to w zawrotnym tempie, co sprawia, że ciała niebieskie oddalają się od siebie. Dowodem na ucieczkę galaktyk jest choćby fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne docierające do nas z innych gwiazd lub galaktyk ma kolor czerwony. Jest to tak zwane przesunięcie ku czerwieni i wynika z oddalania się źródła światła od obserwatora. Kosmicznym spoiwem spowalniającym ekspansję kosmosu jest grawitacja, która sprawia, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie się przyciągają. To dzięki grawitacji właśnie planety krążą wokół gwiazd, układy słoneczne wokół galaktyk, a my stąpamy twardo po Ziemi. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pod wpływem grawitacji rozszerzanie zwolni, aż wreszcie ustanie i rozpocznie się proces odwrotny, kurczenie się wszechświata. Teoria ta określana jest jako wielki kolaps. Prawdopodobieństwo tego scenariusza zależy od rodzaju naszego wszechświata. Niektóre modele kosmiczne twierdzą, że wszechświat jest otwarty, to znaczy, że będzie rósł, a tym samym rozrzedzał się w sposób niepohamowany. W pewnym momencie temperatura i gęstość materii spadnie do takiego stopnia, że galaktyki przestaną rodzić nowe gwiazdy, a te istniejące zgasną i znikną. Rezultat? Wielki chłód, degeneracja materii i posępna pustka rozpościerająca się w nieprzeniknioną ciemność. Co wy na to, żeby zakończyć takim milutkim akcentem? Niedaleka przyszłość. Na naszej planecie wyczerpują się źródła energii, a populacji przybywa. Z każdym rokiem na Ziemi jest coraz mniej wolnego miejsca. Ludzie muszą jak najszybciej skolonizować inne planety, ale niestety brakuje zasobów, by wysłać kosmiczne promy na międzygalaktyczne wyprawy. Należysz do grupy naukowców poszukujących nowych źródeł energii we wszechświecie. Energia słoneczna, wiatrowa oraz wodne i termalne elektrownie już nie wystarczają. Występujesz z propozycją odważnego, ale dość ryzykownego przedsięwzięcia. Chcesz stworzyć pewien obiekt i rozpędzić go do prędkości światła. Pozostali naukowcy od razu odrzucają ten pomysł. Taki eksperyment mógłby zniszczyć całą planetę, a nawet układ słoneczny. Obiekt poruszający się szybciej niż cząstki światła tworzy czarną dziurę. Aby ograniczyć ryzyko, proponujesz wykorzystać mały i cienki przedmiot, taki jak na przykład igła. W momencie, gdy osiągnie prędkość światła, wydzieli energię, którą pochłoną specjalne maszyny podobne do paneli słonecznych. Ludzkości wystarczy, żeby obiekt poruszał się z prędkością światła przez zaledwie milisekundę, a potem zostanie on zatrzymany. Proponujesz, by do jego spowolnienia wykorzystać Mount Everest. Chcesz, aby igła wbiła się w najwyższy szczyt na Ziemi. Już w pierwszych chwilach pracy nad eksperymentem napotykasz nierozwiązywalny problem. Zwykła igła, jak każdy inny obiekt, który ma masę, nie może rozwinąć prędkości światła. Przeczą temu prawa fizyki. Aby to osiągnąć, musisz zamienić ją w wiązkę fotonów. Metal, z którego wykonana jest igła, przyspieszając, obróci się w proch. Ziemska atmosfera wykazuje silny opór względem poruszających się obiektów, a więc teraz musisz stworzyć najwytrzymalszy materiał we wszechświecie. Nie dość, że musi wytrzymać opór powietrza, to jeszcze nie może zostać rozerwany przez rozpierającą go energię. Kiedy dany obiekt zwiększa prędkość, spotęgowaniu ulega również jego energia. Stworzenie takiej igły będzie bardzo drogie. Zanim to jednak zrobisz, musisz przeprowadzić eksperyment w programie do symulacji, żeby udowodnić, że twój pomysł nie jest chybiony. Masz do dyspozycji komputerowo sterowany hologram Układu Słonecznego. Odwzorowuje i wizualizuje wszelkie prawa fizyki. Możesz przeprowadzić symulację na tym modelu, a jeśli wszystko pójdzie po twojej myśli, otrzymasz fundusze na wprowadzenie planu w życie. Tworzysz więc komputerową symulację igły. Następnie budujesz maszynę wyposażoną w niezwykle potężny silnik. Działa jak rakieta. Do igły przymocowałeś kilka napędów. Rozpędzą ją do prędkości dźwięku, a następnie naładują energią i wypuszczą. Dzięki tej sile rozpędu igła powinna przyspieszyć do prędkości światła i rozbić się o Mount Everest. Aby cała operacja przebiegła pomyślnie, należałoby ustalić miejsce startu igły w dużej odległości od góry. Opór powietrza bardzo utrudnia przyspieszenie. Tor ruchu igły musi przebiegać przez tysiące kilometrów wolnej przestrzeni.
Stwierdzasz, że eksperyment najlepiej rozpocząć z kosmosu, gdzie nie występuje opór. Aby to zrobić, dodajesz w symulacji bazę na Księżycu. Komputery obliczają dokładny czas startu i pozycję igły. Musisz wiedzieć, z jaką prędkością Ziemia obraca się wokół własnej osi i w jakim tempie krąży wokół niej Księżyc. Najmniejsze zboczenie z kursu może sprawić, że igła spadnie do oceanu lub któregoś z miast. Jeśli dostanie się do wody, na całym świecie dojdzie do straszliwych powodzi i tsunami. Komputer oblicza idealny moment, w którym igła powinna wzbić się w przestworza. Jesteś gotowy do rozpoczęcia operacji. Naukowcy i głowy państw przyglądają się symulacji. Pocisz się ze stresu. Podchodzisz do komputera i wciskasz start. Wszyscy wpatrują się w wielki ekran. W powietrze wzbija się rakieta z przymocowaną na szczycie igłą. Wznosi się wysoko ponad Księżyc. Osiąga prędkość dźwięku. Opada pierwszy silnik. Masa rakiety maleje, a jej prędkość rośnie. Połowa drogi między naszą planetą a Księżycem już za nią. Zostały dwie turbiny. Prędkość dźwięku została już przekroczona 10-krotnie. Odpada drugi silnik. Rakieta zbliża się do ziemskiej atmosfery. Trzeci silnik generuje ogromny ładunek, wyrzuca igłę i odlatuje. Igła staje się jasno-czerwona i gorąca jak słońce. Wnika w atmosferę naszej planety. Warstwy ochronne Ziemi nie mogą powstrzymać jej przed dotarciem do celu. Niebo rozświetla potężny błysk. W ułamku sekundy igła uderza w Everest z prędkością światła. Dwie sekundy później okazuje się, że eksperyment by się nie powiódł. Oto dlaczego. Im większa prędkość obiektu, tym większa jego masa i ilość skumulowanej energii. Kiedy igła osiąga prędkość światła, jej energia zaczyna rosnąć w nieskończoność. Tak samo masa. A gdy do tego dochodzi, tworzy się czarna dziura. Ogromny obiekt o niesamowitej sile grawitacyjnej, który pochłania absolutnie wszystko, nawet cząsteczki światła, fotony i wymiar czasu. Zwie się to horyzontem zdarzeń. To, co znajdzie się w jego obrębie, czas, przestrzeń czy materia, jest wciągane przez czarną dziurę. Nikt nie wie, co znajduje się w jej środku. Po jednej milisekundzie igła osiąga niemalże prędkość światła. Wypuszcza ogromną ilość energii do atmosfery. Jeśli spojrzysz na to w zwolnionym tempie, ujrzysz jonizację powietrza, w wyniku której dochodzi do rozszczepienia cząsteczek. W naturze proces ten zachodzi podczas wyładowań atmosferycznych. Słońce również wydziela energię jonizującą i dezynfekuje powietrze. Igła przechodzi przez ziemską atmosferę. Niebo rozświetla jasne światło. Wszystkie chmury i każda cząsteczka wody znajdująca się wokół igły w wysokiej temperaturze natychmiast odparowuje. Niebo staje się krystalicznie czyste. W środku tego czystego okręgu znajduje się igła. I zbliża się do Everestu. Setki tysięcy ton śniegu topnieje w momencie, gdy igła znajduje się w pobliżu. Osiągnęła już prędkość światła. Gruba warstwa Ziemi rozpływa się i odpryskuje we wszystkich kierunkach. Wygląda to tak, jakby ktoś wbił włócznie w górę lodów. Mount Everest nie wytrzymuje tak ogromnej energii i rozpada się na miliony kawałków, niczym zamek z piasku. Ogromna siła fali uderzeniowej niszczy wszystko dookoła. Skały, drewno, gleba, liście, beton. Z powodu potężnej energii i ciepła wszystko rozpada się na miliardy fragmentów. A potem te cząsteczki znikają. Igła porusza się szybciej niż fotony i kiedy przebije prędkość światła, zaczyna wyprzedzać czas. Z punktu widzenia igły wszystkie zdarzenia zaczynają się cofać. Jej masa staje się nieskończona, a im większa masa, tym większa energia. Wybuch tej niewyobrażalnej siły grawitacyjnej pochłania przestrzeń, lądy, drzewa, miasta, skorupę i jądro Ziemi. Wszystko znika w ciągu kilku sekund. Czarna dziura pochłania światło i czas. Nastała całkowicie czarna próżnia. Czarna dziura powiększa się. Holograf Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kurczy się w wyniku rosnącego naporu grawitacji i wpada do ciemnej otchłani. A potem przychodzi kolej na Księżyc. Siła grawitacji bardzo szybko wzrasta. Czarna dziura staje się cięższa i masywniejsza. W wyniku rozrastania się czarnego olbrzyma znikają wszystkie planety Układu Słonecznego. Światło słoneczne wpada do próżni i już nie wychodzi. Czarna dziura staje się tysiące razy cięższa niż Słońce.
Nasza gwiazda rozpada się na miliony cienkich, świetlnych pasów, przypominających spaghetti i wypluwa z siebie ogromne strumienie energii. W miejscu, w którym jeszcze przed chwilą znajdował się Układ Słoneczny, powstał pusty obszar kosmosu z rozszerzającą się czarną dziurą. Przelatujące w pobliżu meteoryty również wpadają w tę pułapkę. Jedna maleńka igła wystarczyłaby spowodować tak ogromną katastrofę. Symulacja dobiega końca. Program się zawiesza, bo nie jest w stanie obliczyć dalszych wydarzeń. Uświadamiasz sobie, że to był jednak zły pomysł. Postanawiasz, że teraz spróbujesz pozyskać energię z jądra Ziemi. Jesteś w sercu Sahary, gdzie widzisz markizę z namalowanym celem. Jej powierzchnia jest tak gorąca, że można smażyć jedzenie. Na środek tej płachty ma spaść kropla wody z prędkością światła. Teoretycznie ten eksperyment jest niemożliwy do przeprowadzenia, a jak już do niego dojdzie, czeka nas tajemnicze nic. Każda wersja tej nicości będzie inna. Potrzebujemy więc trzech kropli. Opcja pierwsza. Eksperyment najlepiej wykonać z dużej wysokości. Odpalasz plecak odrzutowy i lecisz do stratosfery. Trzymasz w ręce butelkę, z której wylewasz jedną kroplę. Powiedzmy, że zaczyna przyspieszać. W takim wypadku, nawet lecąc z niską prędkością, spali się w atmosferze. W niecałą sekundę nasza kropla zmieni się w parę wodną. Załóżmy jednak, że Ziemia nie posiada atmosfery. Mimo to pod wpływem oporu powietrza z kropli nic nie zostanie. W pierwszej fazie lotu osiąga dużą prędkość, jednak zimny wiatr zmienia ją w sopel lodu. Im większa prędkość spadku, tym większy opór powietrza. Kropla porusza się coraz szybciej, aż w końcu osiąga prędkość światła. Następnie rozbija się na tysiące maleńkich cząsteczek. W takich warunkach nigdy nie dotrze do celu. Nic się nie dzieje, ponieważ nic nie dolatuje do naszej markizy. W następnej próbie należy zmienić krople wody. Tlen, dwutlenek węgla, ozon i inne gazy atmosferyczne niszczą wszelkie spadające obiekty. Co by się jednak stało, gdyby kropla nie napotkała żadnej takiej przeszkody? Chemicznie zmieniasz więc strukturę wody. Ponownie odpalasz plecak odrzutowy i lecisz w kosmos z butelką w ręce. Na orbicie okołoziemskiej odkręcasz naczynie i wylewasz jedną kroplę. Ta ponownie przyspiesza, ale tym razem nie ma żadnego oporu. Mija najgorętsze warstwy atmosfery, ale nie spala się. Potem zmrażające temperatury, ale nie zamarza. Dolatuje do Ziemi, zbliżając się do prędkości światła i... znów nic się nie dzieje. Kropla nabrała właściwości fotonu, czyli cząsteczki światła. Tylko w takich warunkach może osiągnąć wymagany pęd. Żaden obiekt posiadający masę, czy to samochód, dom, liść, mrówka, pojedynczy włos, ziarnko piasku czy molekuła nie osiągnie prędkości światła. Tylko cząsteczki światła mają tę zdolność, ponieważ nie posiadają masy. Niematerialna kropla opada na środek tarczy i znów nic się nie dzieje. Trzecia możliwość. Uczeni znaleźli sposób na przyspieszenie kropli do prędkości docelowej. Muszą zmienić skład molekularny wody, czyniąc ją odporniejszą na wysokie i niskie temperatury. Aby kropla leciała z prędkością światła bez przeszkód, należy umieścić ją w próżni doskonałej. Żadnego oporu powietrza czy ochronnych warstw atmosfery. Tylko kosmos i woda. W tym celu uczeni muszą zbudować długą rurę. W sercu Sahary, niedaleko naszej markizy, należy postawić centrum naukowe. Stamtąd zostanie poprowadzona rura. Jej długość będzie musiała odpowiadać wysokości, na jakiej porusza się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, czyli 408 km. To mniej więcej tyle, co 50 Mount Everestów. Nie możemy podłączyć się do stacji, ponieważ nieustannie obiega Ziemię. Jeden obieg wokół planety trwa 90 minut. Z tego względu astrofizycy i inżynierzy powinni skonstruować mini-stację przeznaczoną dla jednej osoby. Musi ona poruszać się równolegle do naszego punktu na Ziemi. Tuba próżniowa jest wykonana z materiałów nierdzewnych, żeby woda i wysokie temperatury nie były w stanie jej naruszyć. Od środka jest pokryta warstwą stopu tytanu i grafenu, najtrwalszego metalu na świecie. Rurę buduje się poziomo. Potem przy pomocy kilku helikopterów i kabli postawi się ją w pionie i przyłączy do małej stacji kosmicznej. Rura jest wyposażona w małe pompy, które wypompowują z niej powietrze i uniemożliwiają powrót do wewnątrz. Kropla wody nie może dotykać ścianek rury, dlatego są one pokryte warstwą płytek grawitacyjnych, które będą ją odpychać od powierzchni rury dzięki sile magnetycznej oraz fali dźwiękowych.
Zakładasz plecak odrzutowy i lecisz na stację z butelką ulepszonej, trwalszej wody. Z ekscytacji trzęsą ci się ręce i głośno oddychasz. Przechylasz delikatnie butelkę i wlewasz krople do specjalnego pojemnika. Wewnątrz niego kropla naładuje się energią niezbędną do rozwinięcia prędkości światła. Teraz jest gotowa do podróży. Spoglądasz na pojemnik, zamykasz oczy i wciskasz start. Kropla wpada do rury z ogromną prędkością. Powstała fala uderzeniowa strąca stację daleko na bok. Kropla przyspiesza. W tym momencie wykonana z najtwardszych metali na świecie rura topi się jak lody. W wodzie jest tyle energii, że można by nią zaopatrzyć małe miasto. Teraz kropla osiągnęła prędkość światła, czyli 300 tysięcy km na sekundę. Rura zmienia się w pył. Już nie jest ważne, czy dotrze do celu, czy nie. Na końcu podróży nie będzie nic. Dosłownie wszystkie obiekty. Samochody, domy, pola, oceany, komputery, samoloty, statki, kwiaty, drzewa. Mam wymieniać dalej? Znikną. Tak samo obiekty niematerialne typu gaz, fale radiowe, promieniowanie elektromagnetyczne, miliardy gigabajtów danych cyfrowych. Wszystko to również zniknie. Stary, wpadłeś jak śliwka w kompot. Wszelki dźwięk, krzyki, muzyka, dzwonki telefonów będą niesłyszalne i niemożliwe do stworzenia. Zniknie światło, a potem nastąpi wszechogarniająca ciemność. Ale cofnijmy się w czasie, żeby sprawdzić, co się dokładnie stało. W sumie to nic nie da, bo czas przestał istnieć. Wyobraźmy sobie, że jest on rwącą rzeką, gwałtownie płynącą w jednym kierunku. W pewnym momencie wpada w otchłań bez dna i całkowicie znika. Wszystko to za sprawą kropli wody, która uderzyła w ziemię z prędkością światła. Jak tylko zbliży się do docelowej prędkości, utraci właściwości wody. Teraz jest najpotężniejszym i najcięższym obiektem we wszechświecie. Promieniująca z niej energia niszczy wszystko w promieniu tysięcy kilometrów. Beton, grunt, skały i tak dalej. Wszystko znika. W pierwszej chwili rozpada się na miliony maleńkich kawałeczków. Potem wszystkie one rozrywają się na miliony jeszcze mniejszych cząsteczek. Każda molekuła się doszczętnie spala. Wyobraźmy sobie papierową mapę świata. Gdybyśmy ją zmoczyli i rozdarli, zostałyby po niej mokre kawałki papieru. Z kolei, jeśli ją spalimy, niektóre fragmenty mapy się spopielą, a inne wzbiją się w powietrze w postaci dymu. Sama mapa wciąż będzie istnieć, ale nie będzie wyglądać tak samo. Jeśli jednak zniszczymy jej molekuły, można powiedzieć, że nigdy nie istniała. Nie ma po niej żadnych śladów. To samo dzieje się z Ziemią. Energia dochodząca z kropli wody sprawia, że nasza planeta nigdy nawet nie powstała. Teraz jednak ta potężna kropla przekracza prędkość światła i przeobraża się w czarną dziurę. Rozszerza się, wchłaniając kosmiczny gruz. Potem Księżyc, Mars i wszystkie pozostałe planety Układu Słonecznego. Wraz z powiększaniem się czarnej dziury rośnie jej grawitacja. Wchłania nie tylko planety, ale również i światło. Coraz bardziej zbliża się do Słońca. Nasza gwiazda ulega rozerwaniu na pojedyncze pasma, jakby ktoś ścierał ją na gigantycznej tarce. Słońce eksploduje, wyrzucając z siebie nieopisaną ilość energii. Uczeni twierdzą, że czarne dziury pojawiają się po eksplozji gwiazd. W tym momencie wszelka energia słoneczna wpada do czarnej dziury i następuje grobowa ciemność. Światło dochodzące z odległych gwiazd również wpada do supermasywnej nieskończoności. Meteoryty lecące w promieniu setek tysięcy kilometrów czeka ten sam los. Spośród wielu czarnych dziur, jakie istnieją w kosmosie, tylko jedna z nich powstała z kropli wody. Im większa prędkość danego obiektu, tym cięższy się on staje. Masa to ilość energii, jaką posiada dany obiekt. Gdy cząsteczki wody osiągają prędkość światła, ich masa zaczyna wzrastać. Proces ten jest nieograniczony. Woda staje się nieskończonością. A nieskończona masa tworzy czarną dziurę, która wchłania wszystko. Nikt nie wie, co znajduje się w jej wnętrzu. Pozostanie tylko ciemność i niewyobrażalna siła grawitacji. Domyślam się, że nie powinniśmy przeprowadzać tego eksperymentu, prawda? Może zamiast tego zrobimy wulkan z sody oczyszczonej.
Satelity niespodziewanie wymykają się spod kontroli. Na całym świecie mają miejsce skoki napięcia. W niektórych miejscach występuje całkowita awaria zasilania. Ponieważ naukowcy nie wiedzą zbyt wiele na temat tego nadzwyczajnego zachowania Słońca, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak i kiedy nastąpi kolejna burza magnetyczna. Jedno z takich wydarzeń odnotowano w lipcu 2012 roku, ale na szczęście nas ominęło, choć zaledwie o 9 dni. Zanim jednak opowiem Wam więcej na ten temat, w pierwszej kolejności muszę wyjaśnić kilka podstawowych astronomicznych pojęć. Burza słoneczna to zmiany, które odczuwamy na Ziemi, gdy na Słońcu zachodzą określone zjawiska. Nasza gwiazda to nic innego jak ogromna kula gazów w stanie ciekłym, będących w nieustannym ruchu. Zjawiska, o których mowa, zachodzą tam więc częściej niż nam się wydaje. Aby powstała słoneczna burza, Słońce musi emitować impulsy energetyczne w postaci słonecznych rozbłysków i koronalnych wyrzutów masy. W rezultacie tych dwóch procesów w kierunku Ziemi wysyłane są ładunki elektryczne i fale pól magnetycznych. I to z niebywałą prędkością około 4 800 000 km na godzinę. Kiedy docierają do naszej planety w pobliżu koła podbiegunowego, obserwujemy zorzę polarną, ale może to również zakłócić wszelką łączność elektroniczną i satelitarną. Burze słoneczne bywają niebezpieczne. W 2012 roku groziło nam uderzenie wyjątkowo intensywnego zjawiska, które mogło mieć poważne konsekwencje. Na podstawie badań astronomowie uznali, że była to najsilniejsza burza magnetyczna od 150 lat. Jak udało nam się przed nią uciec? Czy zrobiliśmy coś w tym kierunku, czy po prostu mieliśmy szczęście? Pod koniec lipca 2012 roku na ziemską orbitę dotarł jeden z koronalnych wyrzutów masy. Ale ponieważ nasza planeta jest w ciągłym ruchu wokół Słońca, zdążyła opuścić już to zagrożone miejsce. A co by się stało, gdyby nie udało nam się tego uniknąć? Potężne burze słoneczne są szczególnie niebezpieczne dla wszelkiego rodzaju obiektów technologicznych, a my jesteśmy dosłownie zewsząd otoczeni przez elektroniczne urządzenia, począwszy od telefonów, a na samochodach skończywszy. Wyobraźcie sobie tylko, co by było, gdyby one wszystkie nagle przestały działać. A jak to się odbywa? Burza magnetyczna rozpoczyna się od wybuchu, bądź tak zwanego słonecznego rozbłysku. Następnie z prędkością światła do Ziemi docierają promienie rentgenowskie i ultrafioletowe. Wskutek tego zanika na przykład łączność radiowa i występują błędy w nawigacji GPS. Niepożądane efekty mogą się utrzymać, ponieważ po kilku minutach, a czasem godzinach, do naszej atmosfery docierają cząsteczki energii. Poruszają się z prędkością nieco mniejszą niż prędkość światła, ale mogą porazić prądem ziemskie satelity i uszkodzić ich podzespoły. I na koniec, zwykle na drugi dzień, docierają do nas obłoki namagnesowanej plazmy. One też mogą spowodować potężne awarie zasilania, które sparaliżowałyby niemal wszystko, co ma wtyczkę. Możemy mieć nawet problem ze spłukaniem toalety, ponieważ w dzisiejszych czasach większość zakładów wodociągów w miastach korzysta z elektrycznych pomp. Skutki burzy geomagnetycznej różniłyby się jednak w zależności od regionu. To zjawisko samo w sobie jest tajemnicze, ale dlaczego na wybrane rejony świata oddziałuje bardziej? Najnowsze badania wykazały, że wszystko zależy od geologii. Żeby to wyjaśnić, muszę zabrać Was w podróż do przeszłości. Zapnijcie pasy, bo czekają nas turbulencje. Cofamy się do czasów, gdy nie było jeszcze Księżyca. 4 miliardy 600 milionów lat temu Układ Słoneczny wyglądał, delikatnie mówiąc, zupełnie inaczej. Wokół nowo powstałego Słońca zaczęły formować się setki planet. Obiekty takie jak Ziemia, Wenus i Mars wciąż krążyły w przestrzeni kosmicznej. W latach 70. astronom Donald R. Davis opracował teorię, która zakładała, że Księżyc powstał, gdy 4,5 miliarda lat temu w nowo narodzoną Ziemię uderzyła inna planeta. Badacz zaznaczył, że mogła mieć ona rozmiar Marsa. Obiekt nazwał później Teą. Pomimo faktu, że dysponujemy zaawansowanym sprzętem, nawet dziś trudno jest wyobrazić sobie, jak mogła wyglądać ta kolizja. Astronomowie przedstawili więc teorię wielkiego zderzenia, która miała rozwikłać zagadkę. Wskutek uderzenia wierzchnie skalne warstwy Ziemi oraz Tei zostały wyrzucone w kosmiczne przestworza, a z tych szczątków powstał Księżyc. Wygląda też na to, że ziemskie jądro pochłonęło żelazne jądro Tei, o ile takie miała. Wtedy nasza planeta zajęła swoją ostateczną pozycję i w taki oto sposób stała się bardziej narażona na geomagnetyczne burze.
Dawniej nie mieliśmy praktycznie żadnych danych, które pozwoliłyby ustalić, co stało się z Teą, oprócz tego, że dała nam naszego jedynego naturalnego satelitę. Dopiero po kilku latach naukowcy wpadli na nową, fascynującą teorię, która zrewolucjonizowała wiedzę na temat naszej planety. To, co zostało z Tei, zalega głęboko w Ziemi pod warstwami skał o powierzchni dwóch kontynentów. Ta hipoteza to także jedyne wytłumaczenie, dlaczego Księżyc jest tak suchy i czemu jego jądro zawiera tak niewiele żelaza. Ale z jakiego powodu geologia odgrywa tak ważną rolę w przypadku magnetycznych burz? Cóż, najnowsze analizy wykazały, że rodzaj skał, który znajduje się pod powierzchnią, może wpływać na to, jak dane miasto przystosuje się po silnych burzach geomagnetycznych. W niektórych rodzajach skał, na przykład osadowych, znajduje się więcej przestrzeni wypełnionych wodą, a to sprawia, że dobrze przewodzą prąd. Inne skały są gęstsze i wykazują większy opór wobec energii elektrycznej. I dlatego na przykład mieszkańcy wyżynnych terenów Nowej Anglii w Stanach Zjednoczonych są bardziej narażeni na wystąpienie poważnych zakłóceń spowodowanych burzą słoneczną. A z kolei osoby zamieszkujące tereny równinne na wschodnim wybrzeżu kraju mają mniej powodów do zmartwień. Wszystko dlatego, że pod ich miastami zalegają inne skały. A skąd wiemy, jakie zagrożenia niesie burza słoneczna? Bo już raz przyszło nam się z tym mierzyć. Burze magnetyczne od wielu lat fascynują środowiska naukowe. Najbardziej znany przypadek to tak zwane zderzenie Carringtona, burza magnetyczna, która miała miejsce we wrześniu 1859 roku. Dała nam ona pewien wgląd w to, jak potężne jest Słońce. Zjawisko nazwano na cześć angielskiego astronoma Richarda Carringtona, który jako pierwszy zauważył te słoneczne rozbłyski. Ludzie nigdy wcześniej nie doświadczyli mocy geomagnetycznej burzy. Była ona tak intensywna, że towarzysząca jej zorza polarna dotarła daleko na południe, aż na Hawaje. Rankiem 1 września 1859 roku Richard Carrington udał się do swojego prywatnego obserwatorium pod Londynem. Otworzył kopułę, by spojrzeć w niebo i skierował teleskop na Słońce. Dostrzegł kilka wielkich, ciemnych plam, które jarzyły się na powierzchni naszej gwiazdy. Po chwili zauważył dwa zagadkowe obszary. Były bardzo jasne, a ze znajdujących się tam słonecznych plam buchały białe światła. 5 minut później nie było już po nich śladu, ale skutki tych zjawisk dało się odczuć w każdym zakątku Ziemi. Najpierw na całym świecie zaczęła szwankować łączność telegraficzna. Z telegrafów sypały się iskry, które raziły operatorów i zapalały papier w maszynach. Na nocnym niebie pojawiły się kolorowe zorze, a zdezorientowane ptaki zaczęły swoje trele już w środku nocy. Niektórzy ludzie ruszyli do swoich codziennych obowiązków, bo myśleli, że dzień się już zaczął. W dzisiejszych czasach cała nasza planeta pokryta jest gęstą siecią informacyjną, a zatem skutki takiej burzy geomagnetycznej byłyby jeszcze bardziej dojmujące. W XIX wieku łączność telegraficzna dopiero raczkowała, ale ten, nazwijmy go wiktoriański internet, był istotnym sposobem przesyłania informacji i prywatnych wiadomości. W Stanach Zjednoczonych telegrafiści już wcześniej obserwowali lokalne zakłócenia wywołane burzami z piorunami i zorzami polarnymi. Nigdy jednak nie doświadczyli czegoś takiego jak zderzenie Carringtona. Wiele telegraficznych linii w Ameryce Północnej nie nadawało się do użytku. Pewien telegrafista z Pittsburgha wspominał, że prądy płynące przez przewody były tak silne, że niemal topiły platynowe styki. A z kolei radiotelegrafista z Waszyngtonu, Frederick W. Royce, doznał obrażeń, gdy dotknął czołem przewodu uziemiającego. Próbki pobrane ze zlodowaconych obszarów Ziemi wskazują, że zderzenie Carringtona było 2 razy większe niż burze słoneczne zaobserwowane w ciągu ostatnich 500 lat. Trudno wyobrazić sobie, jakie skutki niosłaby dziś za sobą burza o takiej skali. Jednak według raportu z 2008 roku opracowanego przez National Academy of Sciences szkody opiewałyby na kwotę od 1 do 2 bilionów dolarów. Ale są pewne środki, które możemy przedsięwziąć, aby zminimalizować straty. Warto zaopatrzyć się w generator lub zainstalować zapasowe źródło energii w formie paneli słonecznych albo turbin wiatrowych. Możemy też zainwestować w ochronniki przeciwprzepięciowe podłączane do rozdzielnicy elektrycznej, które chronią przed wyładowaniami atmosferycznymi i innymi skokami napięcia. A najprostsze rozwiązanie? Odłączyć od prądu wszystkie urządzenia, z których nie korzystamy w danej chwili. Jeśli nie są one podłączone do zasilania, nie grożą im żadne skoki napięcia.
Uwaga, uwaga, mieszkańcy wszystkich państw i miast na świecie. W kierunku Ziemi zmierza potężna asteroida. Obecnie mknie z prędkością kilkukrotnie większą od prędkości dźwięku i z każdym dniem jest coraz szybsza. Kiedy wleci do Układu Słonecznego, minie Urana, Saturna, Jowisza i Marsa. Pola grawitacyjne tych planet tylko dodadzą jej prędkości, a potem zacznie lecieć prosto na nas. Zderzenie jest nieuniknione. Uczeni mówią, że asteroida rozmiarów Mount Everestu jest w stanie unicestwić całą planetę. Katastrofa nadejdzie za 350 dni. Na ulicach panuje ogólna panika. Wszyscy kupują lub budują schrony. Uczeni i astronomowie z całego świata jednoczą się, żeby wspólnie znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Jedynym sposobem na uniknięcie kolizji jest zniszczenie kosmicznego obiektu. Rakieta o bardzo dużej mocy może rozbić asteroidę na setki tysięcy kawałeczków. Wtedy wprawdzie na Ziemię spadnie deszcz meteorytów, ale lepsze to niż całkowita zagłada. W mniej niż rok powstaje kilka potężnych rakiet. Potem przy użyciu najlepszych teleskopów na świecie astronomowie tworzą wyjątkowy system naprowadzania. Teraz pozostaje czekać, aż asteroida wleci do Układu Słonecznego. Ludzie na całym świecie przemieszczają się na jeden kontynent, aby ukryć się w bunkrach o najwyższym stopniu zabezpieczeń. Nie sposób przewidzieć zniszczeń wywołanych przez uderzenie. Lepiej więc ukryć wszystkich w jednym gigantycznym schronie i przeczekać kolizję. Nadchodzi decydujący moment. Asteroida mija Urana i nabiera prędkości. Kolosalny obiekt kosmiczny porusza się tylko 10-krotnie wolniej niż światło. Uczeni wystrzeliwują rakiety. Asteroida przelatuje obok Saturna, niszcząc część jego pierścieni. Jej trajektoria się zmienia. Mija pozostałe planety, wciąż nabierając prędkości i zmierza ku Ziemi. Rakiety zostawiają za sobą długie, ogniste ślady, chwilę później osiągając prędkość dźwięku. Zbliżają się do asteroidy. Zderzenie następuje w pobliżu Marsa. Rakiety uderzają w cel. Asteroida eksploduje i rozpada się na miliony okruchów, które lecą w różnych kierunkach. Ziemia jest uratowana. W tej samej chwili satelity rejestrują potężny wybuch energii. Mały fragment asteroidy leci ku Ziemi. Jest naprawdę maleńki, rozmiarów ziarnka piasku, ale eksplozja nadała mu takiego pędu, że zmierza ku naszej planecie z prędkością 297 tysięcy km na sekundę, czyli tyle, ile wynosi 99% prędkości światła. Przy takiej szybkości energia ziarnka jest niemal tak samo destrukcyjna, co zniszczonej przed chwilą asteroidy. Okruch zbliża się do Księżyca i za kilka sekund uderzy w naszą planetę. Wszyscy ludzie z zapartym tchem czekają, co się stanie. Ziarnko zyskuje coraz większą moc ze względu na prawa fizyki. Im większa prędkość danego obiektu, tym większa staje się jego masa i energia. Gdy ziarnko piasku osiągnie prędkość bliską prędkości światła, jego energia i masa zaczną gwałtownie wzrastać. Choć ten okruch jest ledwo widoczny gołym okiem, ma masę taką jak cały kontynent. Jeśli osiągnie prędkość światła, jego masa stanie się nieskończona, a wtedy on sam stanie się czarną dziurą. Wszystko na naszej planecie zniknie na zawsze. Drzewa, morza, oceany, miasta, państwa, pojedyncza cząsteczka. To wszystko zostanie pochłonięte przez niewiarygodną siłę grawitacji czarnej dziury. Potem, gdy wszelki ślad po naszej planecie zniknie, czarny potwór pożre i Księżyc. Siła jego grawitacji wzrośnie i wchłonie pozostałe planety Układu Słonecznego. Wkrótce dosięgnie również Słońca. Nasza gwiazda rozpadnie się na tysiące nitek, niczym makaron spaghetti, po czym zacznie emitować monstrualną ilość energii. Może to wywołać narodziny drugiej czarnej dziury, ale... Na szczęście, ziarnko ma tylko 99% prędkości światła, co radykalnie zmienia sytuację. Poza tym, żaden obiekt mający masę nie może osiągnąć prędkości światła. Ziarnko wchodzi w atmosferę Ziemi. Ze zewnątrz wygląda jak oślepiający meteor przecinający niebo. Okruch nagrzewa się, mijając po kolei wszystkie warstwy atmosfery. Chmury w promieniu setek kilometrów odparowują. Niebo robi się nieskazitelnie czyste. Gdybyśmy patrzyli na to wszystko w zwolnionym tempie, zobaczylibyśmy, że powietrze jest najonizowane, ponieważ jego molekuły są rozproszone. W przyrodzie zjawisko to zachodzi podczas wyładowań atmosferycznych.
Nasze Słońce również produkuje promieniowanie jonizujące, tym samym dezynfekując powietrze. Meteoryt zostawia za sobą dziurę ozonową. Teraz miejsce to jest wystawione na bezpośrednie działanie promieniowania kosmicznego i światła ultrafioletowego. Ziarnko piasku wlatuje w samo serce Oceanu Południowego. Antarktyda znalazła się najbliżej miejsca eksplozji. Powietrze nad tym kontynentem nagrzewa się i miesza z niską temperaturą oceanu, tworząc huragany. Gdy tylko ziarnko dociera do powierzchni oceanu, woda zaczyna się gotować. Jego temperatura i energia są tak ogromne, że woda wrze, ale w tej samej chwili cząsteczki pary wodnej ulegają spaleniu. Tysiące litrów wody tak po prostu zniknęły z powierzchni Ziemi. Przez kilka pierwszych metrów ziarnko piasku leci dalej w dół, nie dotykając powierzchni, ponieważ woda paruje tuż przed nim. Następnie wpada w głąb oceanu, wywołując potężną eksplozję. W wysokiej temperaturze setki milionów litrów wody pieni się i gotuje. Cały ocean w promieniu wielu kilometrów oświetla jasne światło. Głębiny oceaniczne, do których wcześniej nie docierały promienie słoneczne, są teraz tak samo przezroczyste jak woda w basenie. W wyniku eksplozji wraki statków rozpadają się na pojedyncze atomy. Żyjące w ciemnościach nieznane stwory morskie i gigantyczne kałamarnice, przerażone silnym światłem, czym prędzej odpływają. Wtedy ziarnko piasku dotyka dna oceanicznego, wnikając głęboko w skorupę Ziemi. Jeśli dotrze do jądra, nasza planeta najprawdopodobniej eksploduje w wyniku nagromadzenia monstrualnej wręcz energii. Na szczęście nic takiego się nie stanie. Opór wody oraz masy lądowej spowalnia ziarnko, redukując jego energię. Wywołuje to delikatne przesunięcie płyt tektonicznych, ale to nie wszystko. Formują się gigantyczne fale, które przemieszczają się po całym oceanie. Fala uderzeniowa tworzy gigantyczne tsunami. Pamiętasz, co dzieje się po wrzuceniu kamienia do kałuży? To samo dzieje się z oceanem. Ogromne fale dosięgają nabrzeżnych miast. Na szczęście ludzi odpowiednio wcześniej ewakuowano, ale naprawa zniszczeń, jakie wywołało pojedyncze ziarnko piasku, pochłonie setki bilionów dolarów. Domy są w ruinie, a drogi zalane. Po pewnym czasie huragany przynoszą ulewne deszcze. Parujące wody oceanów formują ogromne chmury deszczowe. Wiatr popycha je w kierunku kontynentów. Wtedy, po tsunami, zaczynają się ulewy zalewające całe państwa. Mija kilka dni, a klęski żywiołowe trwają w najlepsze. Temperatura Oceanu Południowego zwiększyła się o kilka stopni. W miejscu zderzenia woda się gotuje, rozpuszczając pobliskie lodowce Antarktydy. Topniejące miliony lodowców podnoszą poziom wszystkich oceanów. Granice niektórych kontynentów na zawsze toną pod wodą. Chmury burzowe docierają do Sahary i pozostałych pustyń. Przesunięcie płyt tektonicznych powoduje trzęsienia ziemi na niektórych kontynentach. Budzą się wulkany. Niebo wypełnia się pyłem wulkanicznym. Minie kilka dobrych miesięcy, zanim pył osiądzie. Dlatego warunki na Ziemi stają się wyjątkowo trudne. Rośliny i wszelkie żywe stworzenia nie otrzymują dostatecznej porcji światła słonecznego. Fotosynteza w drzewach oraz glonach jest poważnie zaburzona. Produkcja tlenu ustaje. Wszyscy mają trudności z oddychaniem. Zwolna kończy się powietrze, którym do niedawna była wypełniona atmosfera naszej planety. Ludzie muszą przystosować się do nowych warunków życia. Budują nowe miasta, zarówno na lądzie, jak i w oceanach. Tworzą plantacje ze sztucznym oświetleniem, które wspomoże proces fotosyntezy. Na szczęście wszystkie problemy ustępują, gdy wreszcie popiół osiada. Wewnątrz wulkanów szaleje gorąca magma. Może się przydać, ponieważ jest bogata w różne składniki chemiczne oraz minerały. Wraz z popiołem na grunt opadają składniki odżywcze, stając się idealnym nawozem. Rośliny, drzewa, owoce i warzywa rosną z niespotykaną dotąd prędkością, produkując mnóstwo tlenu. Sahara pełna jest kwiatów. Teraz bardziej przypomina kwitnącą dolinę niż pustynię. Zamiast zniszczyć naszą planetę, ziarnko piasku ją odnowiło.
Wszystko zaczęło się od drobnej zmiany na naszej planecie. Najpierw ludzie zauważyli, że księżyc stał się jaśniejszy i nieco większy, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że wpłynął także na przypływy na całym świecie. Woda zalała plażę, ale nie była to wielka tragedia. Do brzegów zbliżyło się dużo ryb, a ludzie znajdowali tam gigantyczne kałamarnice, żabnice i inne stworzenia, które zazwyczaj żyją w mrocznych głębinach. Każdego dnia dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy. Zimą ptaki już nie lecą na południe, lecz gromadzą się w wielkich grupach i latają bez celu po miastach. Kiedyś księżyc pomagał im w nawigacji, dlatego teraz nie wiedzą już, dokąd mają lecieć. Na nieprzebranych wodach oceanu kapitanowie statków zauważają problemy z działaniem kompasów. Ich igły wskazują różne kierunki, ponieważ zmieniły się bieguny magnetyczne Ziemi. Ludzie zdają sobie sprawę, że księżyc z nieznanej przyczyny zaczął zbliżać się do niej, a jego grawitacja wpływa na przyciąganie na naszej planecie. To oznacza zmiany w klimacie, zachowaniu wszystkich żyjących stworzeń, a także polu magnetycznym. Deszcz pada w najbardziej suchych miejscach, a w najzimniejszych panuje upał. Ekosystemy na całej planecie padają jeden za drugim. Ludzie mieszkający w okolicy lasów nieustannie słyszą wycie wilków. Księżyc doprowadza je do szaleństwa. Naturalny satelita Ziemi powiększa się i coraz jaśniej świeci na nocnym niebie. Na razie nie wydarzyło się nic strasznego, a ludzie nie panikują, bo nie chcą wierzyć, że zbliża się koniec. Jednak pewnego dnia księżyc osiąga punkt krytyczny. Idziesz po ulicy, słuchając muzyki, gdy nagle ktoś cię popycha. To nic, może mężczyzna spieszy się do pracy. Idziesz dalej, gdy w ramię uderza cię dziewczyna. Przeprasza i odchodzi. W jej oczach zauważasz strach. Patrzysz przed siebie i dostrzegasz, że w twoim kierunku biegną ludzie. Zdejmujesz słuchawki i słyszysz krzyki i syreny. Kierowcy wychodzą z samochodów i uciekają. Na niebie widać setki mew. Pośród całego tego chaosu słyszysz dziwny odgłos przypomnienia. Nający wodę. Jak to możliwe? Jesteś przecież w centrum miasta, kilka kilometrów od brzegu. Nie ma czasu na myślenie. Zauważasz, jak ogromna fala zalewa ulicę, zbliżając się w twoim kierunku. Wbiegasz do budynku i udajesz się na 10. piętro. Stamtąd obserwujesz, jak woda wdziera się do miasta. Silny nurt porywa samochody, jednopiętrowe budynki i drzewa. Zauważasz w wodzie rekina i inne ryby. Ludzie kryją się w domach i na dachach. Całe miasto szybko ogarnia katastrofa. W budynku, w którym się kryjesz, działa telewizor. Dowiadujesz się, że powodzie występują na całym świecie, a fale tsunami nawiedzają nadbrzeżne miejscowości. Gdzieniegdzie osiągają wysokość 30-piętrowego budynku. Wiele miast zniknęło z powierzchni Ziemi. Księżyc jest zbyt blisko naszej planety, a ogromne powodzie to dopiero początek. Nasz satelita krąży wokół Ziemi, utrzymując ją w osi. Dzięki temu zapewnia stabilny klimat i pomaga rozwijać się organizmom żywym. Teraz jednak równowaga ta została zakłócona. Księżyc zbliża się do Ziemi, zmieniając jej grawitację. Nasza planeta odchyla się nieco w bok, a to powoduje ogromne powodzie. Wyobraź sobie, że trzymasz okrągłą szklankę z wodą. Przechyl ją nieco i zobacz, w jaki sposób ciecz przelewa się z jednej strony na drugą. To samo dzieje się teraz z oceanami. Ale to nie wszystko. Krążący wokół Ziemi satelita z każdym obrotem zbliża się do nas coraz bardziej. Przez cały ten czas powoduje występowanie katastrof naturalnych w różnych lokalizacjach. Teraz dochodzi do powodzi po jednej stronie planety, a za kilka godzin po drugiej. Widzisz, jak cała woda cofa się z ulic do brzegu, ale do końca dnia może z powrotem powrócić do miasta. Zaraz zdaje się, że już jest koniec dnia. Zauważasz ciemniejące niebo. To dziwne, przecież dopiero 15. Księżyc zmienia prędkość obrotu Ziemi, przez co dzień jest krótszy. Teraz nasz satelita wypełnia niemal całe niebo, jasno oświetlając planetę. Dostrzegasz na jego powierzchni ogromne kratery. Jest tak blisko, że widzisz go mimo świecącego słońca, a w niektórych miejscach w ogóle przysłania naszą gwiazdę. Woda cofa się i wszyscy wychodzą na zewnątrz. W tym momencie zaczyna się trzęsienie ziemi. Drogi pękają, a domy zawalają się. Na ulicach dochodzi do osunięć. Płyty tektoniczne przesuwają się na całej planecie. Wyobraź sobie dwie kule magnetyczne zbliżające się do siebie. Jedna z nich to księżyc, a druga rdzeń ziemi. Jak myślisz, co stanie się ze wszystkimi rzeczami znajdującymi się ponad rdzeniem? Są to setki tysięcy kilometrów skorupy ziemskiej, która właśnie się
porusza. Niszczycielskie pęknięcia pojawiają się na całej planecie, a najwyższe góry rozpadają się i zamieniają się w sterte kamieni. Dno morskie także pęka, uwalniając z podziemnych głębin magmę. Wulkany budzą się ze snu i wypluwają lawę. Chmury wulkanicznego popiołu zasłaniają słońce oraz lśniący księżyc. Jednak najgorsze, czyli nieuniknione zderzenie, dopiero przed nami. Nasz satelita krąży wokół planety niczym kula w okrągłej szklance z otworem w środku. Siła ta napędza chmury na całym świecie. Teraz jest burza, ale za 5 minut może sypać śnieg. Nadchodzi noc i zaczyna padać. Krople deszczu zabierają błoto i pył wulkaniczny. Oddychanie bez maski gazowej jest niemal niemożliwe. Ciśnienie atmosferyczne nieustannie się zmienia. Niektórzy cierpią z powodu uciążliwych migren, a innym doskwierają bóle stawów. Nie ma jednak czasu na myślenie o zdrowiu. Ludzkość musi wymyślić, jak uchronić się przed zderzeniem. Gdy księżyc wbije się w ziemię, zapanuje nowy porządek grawitacyjny. Kontynenty zmienią kształt, po czym albo zbiją się w jeden gigantyczny ląd, albo podzielą na setki mniejszych. Energia zderzenia może spalić cały tlen w atmosferze, sprawiając, że planeta nie będzie zdatna do życia. Ukrycie się pod powierzchnią także nie ma sensu z powodu trzęsień Ziemi. Ludzie decydują się spędzić ostatnie godziny z najbliższymi. Księżyc nieustannie się zbliża. Teraz jest w tej samej odległości, co Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i zakrywa całe niebo. Wiele miast pozostaje w cieniu z powodu fal. Tsunami o wysokości kilku kilometrów rozbijają się o ląd. Z oceanem zderzają się miliony ton lawy, a miliardy litrów wody wyparowują w mgnieniu oka. Do atmosfery uwalnia się wilgoć pomieszana z pyłem, tworząc gigantyczne chmury, które wkrótce zaleją ląd deszczem. Godzisz się z totalnym zniszczeniem planety, ale w tym momencie z Księżycem dzieje się coś dziwnego. Zauważasz, jak na jego powierzchni pojawiają się gigantyczne pęknięcia, po czym powoli zaczyna dzielić się na dwie części. Następnie obie połowy pękają na setki kawałków. Księżyc po prostu się rozpada. Nagle Ziemia nie ma już naturalnego satelity. Pozostało po nim tylko mnóstwo gigantycznych kosmicznych skał. Ale co się stało? Wokół naszej planety istnieje przestrzeń zwana granicą Roacha. W tym miejscu grawitacja Ziemi jest silniejsza niż grawitacja Księżyca. Oznacza to, że siła utrzymująca naszego satelitę w całości jest słabsza niż siła, która go rozerwała. Ludzie wiwatują. Granica Roacha uratowała naszą planetę. Księżyc w nas nie uderzy. Rozpada się na miliony kawałków, tworząc wokół Ziemi pierścień. Teraz niebieska planeta przypomina Saturna dzięki księżycowym skałom, które je otaczają. Wielkie odłamki niszczą wszystko na swojej drodze, włączając w to kosmiczne śmieci. Satelity nie działają, a ludzkość traci dostęp do komunikacji i nawigacji. Znowu musimy korzystać z papierowych map. Zanim doszło do tej katastrofy, Księżyc utrzymywał orbitę naszej planety pod pewnym kątem. Teraz jej oś jest odchylona w inny sposób. Jedna półkula bardziej zbliża się do Słońca, a druga pogrąża w cieniu. Biegun północny i Arktyka mogą zmienić się w gorące pustynie, podczas gdy równik ma szansę stać się pokryty lodem. Zimy i lata mogą trwać kilka stuleci. Pozostałości Księżyca krążą wokół Ziemi, ale część z nich na nią spada. Deszcze księżycowych meteorytów niszczą miasta, pozostawiając za sobą gigantyczne kratery. Wszystkie te wydarzenia prowadzą do ogromnych zniszczeń, a dostosowanie się do życia w nowych warunkach potrwa setki tysięcy lat.